Agent Tomasz, witam wszystkich bardzo serdecznie. Najwyższa pora podsumować 46. tydzień 2012 roku w 10 newsach ominiętych, nie wiedzieć czemu, przez media mainstreamowe. Moi kochani, jak bardzo zmienił się świat w ostatnich 4 latach. Przypomnijcie sobie posła Górskiego sprzed 4 lat, kiedy Barack Obama obejmował urząd, zaczynał swoją pierwszą kadencję. Poseł Górski z Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że jest to koniec cywilizacji białego człowieka. Wszystkie wrażliwe media natychmiast wybuchły. Jak można wspominać o rasie? Właśnie to jest dowód na to, że już rasa się nie liczy. Co on znowu z tymi białymi ludźmi? To jest rasizm, to jest PiS, to jest w ogóle prezes i Smoleńsk. Co to za dziwna partia? Minęły 4 lata i w tym momencie Barack Obama zaczyna drugą kadencję i wszyscy jak jeden mąż powtarzają, oczywiście za NBC i Huffington Post, bo za kimkolwiek by innym, a Huffington Post oczywiście powtarza za Bartoszem Węglarczykiem, no bo za kimkolwiek by innym, że już skończyła się cywilizacja białego człowieka, że już stary biały polityk ze wschodniego wybrzeża to już nie będzie nigdy prezydentem Stanów Zjednoczonych, że partia republikańska powinna w ogóle Chińczyka wybrać na następną próbę, że już w ogóle zapomnieli o latynosach i powinni w ogóle partia republikańska powinna zmienić się w partię demokratyczną, żeby w ogóle myśleć i być postępowa bardziej i wtedy będzie miała szansę i w ogóle koniec świata. No i drodzy, będziemy o tym gadać w dzisiejszym Agencie, w 6 odcinku 3 sezonu, który wreszcie odzyskuje swoje oryginalne brzmienie. Ale to oczywiście tylko i wyłącznie dzięki Wam. Zapraszam serdecznie. Agent Tomasz. Witam Was, na Ćpana Hołoto! Nie ma pani ministry, więc jej nie witam. Nawet opatrzność nam sprzyja. Proszę się tak nie podniecać. Napić się zimnej wody troszkę, ostudzić emocje. To było naprawdę coś okropnego. Ja tylko powinnam Bogu dziękować, że nie jest to powielane i powtarzane we wszystkich wiadomościach, bo ludzie by stracili zaufanie do parlamentu. Going forward. Bez perspektywy członkostwa. Here's the deal. W strefie euro. Dlatego wzywamy Was do głosowania za wejściem Polski do Unii Europejskiej. Ja myślę, że to jest przejęzyczenie. Mówię teraz serio. Nadużywa się dziś wielkich i groźnych słów. Hańba. Władze rosyjskie po zamachu były autentycznie wstrząśnięte. Zdrada. Tego już nie da się ukryć, że najbliższe dni i tygodnie będą... Zbrodnia. Dramatyczne. To jest hańba, która przejdzie do historii Polski. W tej sytuacji... Uwalałbym się nie urodzić. No to należy się tylko i wyłącznie spodziewać, że za 4 lata lewica uzna zgodnie, że nie można dokonywać aborcji u kobiet zgwałconych, no bo to jest, chyba rozumiem, że postęp lewicy jest uzależniony plus 4 lata od tego, co poseł Górski powie, mniej więcej. Nieźle. Moi kochani, wracamy do podstawowej oprawy dźwiękowej, do tej, która została wypracowana przez pierwszy sezon i drugi sezon, czyli muzyka DJ-a Funky Kowala, mój głos i mnóstwo dżingli polityków z każdej strony politycznej, czyli z lewicy kościelnej i lewicy niekościelnej, bo takie mamy w Polsce strony polityczne póki co. Jedna się nazywa prawicą, druga lewicą, trzecia centrum i tak dalej, ale my wiemy swoje tak naprawdę. Dobra, o czym dzisiaj nie będziemy mówić? Nie będę mówił o Dreamlinerze, od razu zaznaczam, że jest to prześmieszny temat, przezabawny temat, ale jakoś w jakiś sposób nie potrafiłem wyprowadzić z tego żadnej puenty, nie jestem w stanie z dowcipu zrobić kolejnego dowcipu. Historia Dreamlinera jest dowcipem. Wszyscy ludzie, którzy kupują bilety komunikacji miejskiej, niech wiedzą, że dokładają się do Dreamlinera. Jedziesz w jedną stronę, 4 zł, 3 zł, nie wiem ile teraz bilety kosztują nawet w Polsce. A jak się nie wie, ile kosztują bilety autobusowe w Polsce, to nie można zostać premierem, więc Tusk może spać spokojnie. Nie pozbawię go urzędu przez najbliższe parę lat. Widzę, że temat Gmyz Polonia też troszeczkę przycichł w ostatnim tygodniu, ale to przez Dreamlinera oczywiście i tak dalej. Więc to doskonale wiemy. Co jeszcze, o czym jeszcze nie będę gadał? O mnóstwie rzeczy. Moi kochani, tydzień temu specjalnie z premedytacją nie mówiłem o wyborach w Stanach Zjednoczonych, chociaż pewnie większość z Was się spodziewała tego, że będę to komentował, bo zazwyczaj całą kampanię i prawybory i później kampanię komentowałem dosyć dokładnie i bardzo dużo czasu temu poświęcałem. Jakie były moje zapatrywania na tą sprawę, wiecie doskonale. Jeśli nie wiecie, to zazwyczaj jest to pierwsza informacja w agencie przez ostatnie parę miesięcy, czyli informacja numer 10, początek odliczania, podsumowania tego dnia w 10 informacjach, zawsze był o Stanach Zjednoczonych, więc długo nie musicie szukać, zazwyczaj jest to pierwsza jedna piąta audycji. Specjalnie tydzień temu nie odnosiłem się w żaden sposób do wyborów, ponieważ czułem, że jest jeszcze troszeczkę za gorąco, przyznam szczerze. Były dwie opcje, albo dzień po wyborach
Natychmiast wyjdę z dyktafonem do parku i będę 2 godziny chodził i zrobię podsumowanie, strumień myśli w ogóle o tym, co sądzę. Nie miałem, nie znalazłem na to czasu. Albo odczekam właśnie 1,5 tygodnia od tamtej pamiętnej środy, czwartku dla nas w zasadzie, w której wszystko stało się jasne i oczywiste i zepsuło humor wielu słuchaczom tej audycji. Może jest to jednak ten koniec świata, który Majowie zapowiadali. Nie wiemy, niektórzy tak sądzą. W dzisiejszej audycji będziemy mieli 2 informacje. 10 i 5 będzie o Stanach Zjednoczonych i o wyborach, ale już nie na zasadzie tego, jakie Romney popełniał błędy, jak Partia Republikańska musi przyjąć wszystkie postulaty Partii Demokratycznej, żeby móc wygrać. Czyli nie będziemy bawić się tutaj w TVN24 z Olechowskim i innego tego typu prodemokratyczne problemy. Wspomnimy o paru sensacjach, które towarzyszyły wyborom oraz jakie już są konsekwencje tego, że Barack Obama jest prezydentem, bo jak wiecie, mainstreamowych tematów w tej audycji nie poruszam. Tydzień temu wybory były mainstreamowym tematem, więc w zasadzie też nie mieściły się w formule tego programu. Wracając do techniki, to już program z powrotem stoi tak jak miał stać. Wiem, że niektórzy z Was byli zwolennikami formuły Unplugged. Taka formuła, czyli bez dżingli, sam mój głos i proste gadżety na gitarze zagrane, jeszcze może kiedyś wrócić, bo może się okazać, że będzie jakiś odcinek wyjazdowy, to tamto, siamto. I na pewno wiem, że za tydzień będzie duża niespodzianka dla słuchaczy tego podcastu, ponieważ właśnie ja muszę za tydzień zniknąć, ale już mam przygotowany materiał, który będzie wyemitowany zamiast standardowego podsumowania tygodnia. Tak więc nie będzie podsumowania tygodnia, tylko coś, co już zostało nagrane, ale coś, co jest ponadczasowe. Będzie to mini audiobook. Wiem, niektórzy z Was nie lubią audiobooków, nie lubicie literatury i w ogóle i tak dalej, ale może spodoba Wam się, jesteście antyintelektualni. Typowi prawicowcy w ogóle, sanacyjni pałkarze. Wiem, nienawidzicie nauki, nie wierzycie w globalne ocieplenie i uważacie, że dodruk pieniądza nie jest dodrukiem bogactwa jednocześnie. To są takie XIX-wieczne jakieś w ogóle leseferyzmy, w które jeszcze wierzycie, ale może Wam się spodoba fragment książki, który Wam przeczytałem, nagrałem, a wyemituję za tydzień. Przez to, że przez tyle tygodni, przez miesiąc ponad, nie było żadnych gadżetów, ja mam ochotę w ogóle zacząć od nowych dżingli tą audycję dzisiejszą, czyli 6 odcinek 5. sezonu? Trzeciego sezonu. Moi kochani, profesor, jak on tam się nazywa, bo już wiesz, że nie wiem, jak ten profesor się nazywa. To jest wstyd, że nie wiem, jak się nazywa, prawda? Że jest wstyd? Jerzy Żyżyński, doktor rehabilitowany, poseł PiS, który niedawno wystąpił w Radiu Maryja na... Po prostu wiecie, o co chodzi? Sprawił mi tyle radości, tyle przyjemności. Ja nie wiem, jak to się dzieje, że jak słucham posła, czy senatora, czy polityka, czy jakiegoś ważnego dziennikarza, który chrzani jakieś totalne farmazony, gada takie bzdury, że się po prostu nie da wysiedzieć, to mnie to bawi w jakiś sposób. Wiecie, jest taki nie wiem, jakiś taki... Wiecie, jakbym czytał Topora po prostu, jest jakiś absurd, surrealizm, jakiś paniczny, nie wiem, śmiech, nie wiadomo co, jak do czego to przypiąć, a wkurzają mnie moi znajomi, którzy gadają bzdury na przykład na Facebooku o strajkach w Hiszpanii, takich faszyzmach, jakichś tam komunizmach i tak dalej, nie? To mnie wkurza, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że jakiś tam byle kumpel na Facebooku nie ma siły przebicia takiej jak poseł, który jest zaproszony do Radia Maryja w nocy na te wszystkie rozmowy niedokończone. Powinno być teorie niedokończone, to się nazywać chyba ten odcinek. I gada takie rzeczy i gada je, mówi, prezentuje, nie gada, co ja opowiadam, przepraszam. Prezentuje je dziesiątkom tysięcy słuchaczy. Tu się powinienem oburzyć. A tu jakaś płynie radość z tego dziwna. Nie rozumiem tego dlaczego. Natomiast pan profesor Żyżyński to jest teraz taki nowy frontman ekonomiczny PiSu. No już nie od dziś wiadomo, ale dzisiaj bardzo dobrze go poznamy w dzisiejszej audycji, ponieważ mam chyba z 10 czy z 11 krótkich sampelków jego wypowiedzi, którymi to sampelkami będę ubarwiał przerwy pomiędzy tymi głównymi 10 newsami, które zazwyczaj budują ten podcast. I chciałem zacząć od newsa, który mnie bardzo zdziwił. Od takiego sampelka, w którym pan profesor... To króciutkie jest, wiecie, to są takie dwuzdaniowe strzały. To jest moment, w którym pan profesor mówi o tym, że pieniądze, które leżą na lokatach, powinny być zabrane przez państwo, bo wtedy państwo spłaca nimi zadłużenie i buduje wzrost, jak to teraz mawiają Europejczycy. A jeśli pieniądze leżą w banku, to się marnują.
bo te oszczędności, które nie zostały wykorzystane na cele inwestycyjne, na przykład z nadpłynnością banków, są wykorzystane przez państwo, które finansuje swój deficyt budżetowy tymi pieniędzmi. I to, jak się to się mówi, działa antycyklicznie, czyli w sytuacji spadku pobudza gospodarkę. Załapaliście, prawda? No to proste zdanie, oczywiście zabawne, ale bardzo mnie to cieszy, ponieważ, znaczy cieszy mnie, że wreszcie zaistniała... I to nie wiem dlaczego, nie wiem skąd to się wziął. Zwykle u laików i ludzi słabo wykształconych, pewnych publicystów, bierze się jakaś absurdalna niechęć do Keynesa, a nawet Milton Friedman powiedział, wszyscy jesteśmy keynesistami. Następny sampelek, że u nas, u laików niewykształconych, bierze się jakaś dziwna zła skłonność do Keynesa. No nie muszę tego powtarzać, prawda? Ale ja powtarzam, bo profesor Rzeziński też powtarza. Ja nie wiem, czy on powtarza, czy on się niechcący zgadza z Donaldem Tuskiem. Bo się okazało przecież... Dla mnie to jest super wiadomość. To jest jakaś wiadomość, że istnieje wreszcie bardzo poważna, bo ekonomia jest bardzo, bardzo ważną dziedziną aktywności człowieka, że istnieje gigantyczne, wielkie, wspaniałe, cudowne braterstwo w tej właśnie, jakże by nie było, ważnej platformie, na tej płaszczyźnie. Profesor Rzeziński reprezentuje dokładnie ten front ideowy, co Donald Tusk. Przecież to, co przed chwilą puściłem profesora Rzeżyńskiego a propos tego, że pieniądze w banku się marnują, jak leżą, i państwo powinno je zabrać, bo jest państwo zrobi lepszą robotę z tymi pieniędzmi niż ludzie, którzy przyjdą do banku i pożyczą te pieniądze, żeby na przykład rozkręcić swój interes, to jest marnowanie pieniędzy. Lepiej, żeby państwo je wzięło i załatało swój deficyt. To wszyscy wiemy, przecież to jest totalna oczywistość. Tak więc, moi drodzy, wiem, że to nie przechodzi. Wiem, że powtarzam się teraz, wiem, zdaję sobie z tego sprawę, ale posłuchajmy tej idei jeszcze raz, ale tym razem w wykonaniu naszego premiera. I dlatego jest duże prawdopodobieństwo, że istotna część środków, która wpłynie do budżetu państwa z tytułu podwyższenia składki o 2 punkty procentowe, to są pieniądze, które w innym przypadku leżałyby raczej na lokatach niż pracowały w gospodarce. Mówimy o tym czasie kryzysowym. Zauważcie, że obaj ekonomiści, czyli pan profesor Rzeziński oraz pan docent Donald, kończą swoje zdanie najważniejszym argumentem kryzysowym. Czyli, że zdają sobie sprawę, że to jest bardzo niecodzienna reakcja, ale kryzys wymusza właśnie taką logikę. Dobra, z profesorem Rzeżyńskim jeszcze dzisiaj spotkamy się kilka razy. Już dwa sampelki poszły właśnie o tym, że jesteśmy niedouczonymi ekonomistami, którym się wydaje, że dodruk pieniądza nie dodrukowuje bogactwa, bogactwo nie idzie za dodrukiem pieniądza. To jest, profesor Rzeżyński wydaje mi się być osobą, która nieuważnie oglądała Kacze opowieści. W Kaczych opowieściach, pamiętacie, było takich trzech siostrzeńców Donalda, też w ogóle a propos. Jeden się nazywał Wincent, drugi był Jan, trzeci chyba Jacek, jakoś tak się tych trzech siostrzeńców nazywało. Ale tam był jeszcze taki, to oni byli siostrzeńcami Donalda czy Sknerusa Makwacza, bo ja nigdy nie pamiętałem. Czy wujkiem był Donald, to był wujek Donald, dobry wujek Donald, wujek dobra rada w polityce pieniężnej, czy Sknerus Makwacz? Bo ludzie, którzy oglądają tą bajkę, myślą, że Sknerus Makwacz był tym złym kapitalistą, co właśnie chował przed ludźmi pieniądze. Nie zdając, i właśnie wydaje mi się, że profesor Rzeziński należy do tych ludzi, którzy myślą, że Sknerus Makwacz pływał w tych pieniądzach. To jest w ogóle, to był talenciak, nie? To jest w ogóle olimpiada. W przeciwieństwu paraolimpiady, po drugiej stronie w ogóle, jakaś nadolimpiada. Nie wiem, jak by się nazywało. Iberolimpiada, hiperolimpiada. Dla takich, co są jeszcze lepsi niż zwykli olimpijczycy, bo Sknerus Makwacz potrafił pływać w złocie. Potraficie pływać w złocie? To oni myślą, że właśnie on chował bogactwo przed ludźmi, że on powinien te pieniądze rozdać ludziom, nie? Nie patrzą na to tak jak my, ale my jesteśmy ci właśnie niedouczeni antykeynesiści, tak można to generalnie motłoch ekonomiczny, czyli my uważamy, że najgorzej by było, jakby właśnie Sknerus Makwacz otworzył te banki, te wszystkie swoje pieniądze wydał ludziom, bo by była straszna inflacja, prawda? Ale... Dobra, ale to jest jakiś monetaryzm, tam Margaret Thatcher, w ogóle nie będziemy w to wnikać i zaczniemy od... Nie wrócimy. Zaczniemy nasze podsumowanie. Do pana profesora Rzeżyńskiego jeszcze wrócimy, bo to jest naprawdę akcent przezabawny w dzisiejszej audycji. To będą tylko takie małe filarki między wiadomościami. No i oczywiście, jak pewnie się domyślacie, profesor Rzeżyński niniejszym aktualizuje bazę świrusów programu Agent. Niniejszym baza świrusów programu Agent została zaktualizowana. Witamy profesora Rzeżyńskiego w tym zacnym gronie.
baza świrusów programu Agent została zaktualizowana. Mamy do czynienia z partnerem, który w tej sprawie, delikatnie mówiąc, nie jest konsekwentny. agentomasz.pl Numer 10. Zabawne jest to, że polscy komentatorzy w głównych, największych telewizjach skupili się głównie na tym, tacy wiecie, tacy poważni komentatorzy polityczni, skupili się na tym, że Romney tak ładnie podziękował Obamie za równą walkę i że się będzie za niego modlił. Jakby tak jakby chcieli, żeby Kaczyński się pomodlił za Tuska, nie? Tak dlaczego my, dlaczego w Polsce jest to niemożliwe? Dlaczego oni tak ładnie obchodzą Dzień Niepodległości swój tam 4 lipca, a dlaczego my musimy się natrężalać w ogóle? Dlaczego ta policja nas prowokuje? Nie, policja nas nie prowokuje. Broń Boże, policja zrobiła dobrą robotę. Moi drodzy, ja myślę, że to nie jest najważniejsze to, że Obama Romney złożył gratulacje Obamie, bo to chyba jest w ogóle jakiś niuans, to chyba tylko polskie kompleksy sprawiły, że ktokolwiek na to zwrócił uwagę, bo chyba tylko w Polsce ludzie na to zwrócili uwagę. Dla innych była to po prostu kolejna część, nudna, przewidywalna część tej całej kampanii. Zachwyt nad Barackiem, to będzie wyjątkowo udana, w ogóle piękna, to może być piękna tura w ogóle prezydencka, powiedział pan Olechowski. To może być świetna. Słuchajcie, jest szansa, bo ja rozumiem, że pan Olechowski i pan Scheinfeld, którzy wypowiadali się niedawno w TVN-ie na temat tej jakby i kampanii, i tego zwycięstwa, też mają te same wiadomości, które ja właśnie dysponuję. No, dziwnie by byli, żeby oni nie mieli tych wiadomości, którymi ja dysponuję. No to już naprawdę byłoby źle z naszym krajem, gdybym ja wiedział coś więcej niż oni. No, sorry, nie? I generalnie tak. St. Lucie, hrabstwo na Florydzie, miało, moi drodzy, to jest zwycięstwo demokracji, nie tylko polityka partii demokratycznej. Zwycięstwo demokracji, te wybory w Stanach Zjednoczonych. Musimy się co do tego upewnić. Hrabstwo St. Lucie chyba jest największym dowodem na to, że jest to zwycięstwo demokracji. Frekwencja wyborcza 141%. Jakim cudem to osiągnęli, nikt tego nie wie. To jest jeden z tych cudów. To jest jeden z tych cudów. Myślę, że najwyższy czas, żeby zacząć wierzyć w cuda. To jest po prostu na to najlepszy przykład. Było zarejestrowanych ilość osób, tam powiedzmy 100%, wszyscy przyszli, wszyscy wypełnili kartki, wszyscy w jakiś sposób znaleźli się na listach wyborczych okręgu, a w dodatku później się okazało, że głosów oddano 141%. To jest po prostu niesamowite, to jest wspaniałe. Nikt się nie przejmuje tym, czy to jest Floryda, czy nie Floryda, bo wiadomo, że to jest taki, a nie inny stan. By w Broward County, w hrabstwie Broward, gdzie dokładnie to jest, przyznam szczerze, nie wiem. Czy to jest dalej Floryda? Nie mam pojęcia. I tutaj posterunki wyborcze od 24 do 29 miały, na przykład zarejestrowały 99% poparcie dla Baracka Obamy. To jest na przykład cud demokracji. Ja myślę, że jest jeszcze, oznacza to dużo pracy, bo trzeba jeszcze skupić się nad tym 1%, który nie zagłosował. Jeszcze będzie więcej pracy w hrabstwie Broward, ponieważ w posterunki, nie wiem, 19, 20, 21, 22, czyli poprzednie, wcześniejsze, wygrał tam Romney, miał 14 razy przewagę nad tym, co miał, no miał 14% kontra 85%, to też jest dosyć dużo, nie? Ale na przykład w kolejnych oddziałach radził sobie 30 razy lepiej. Czyli na przykład potrafił mieć 30% głosów. A były takie miejsca, gdzie miał 1% głosów. W sumie 24, nie, 44 w Cleveland tym razem. Wyniki dla pana Romneya z Cleveland. Oczywiście nie mówię wam o wszystkich okręgach wyborczych, bo byśmy tutaj siedzieli 2 tygodnie, żebym miał wszystko wymienić. Mówię tylko o tych, w których dokonał się największy cud demokracji, żeby było jasne. Cleveland. 21 okręgów wyborczych zanotowało 0 głosów dla pana Romneya. Totalne, 100% zwycięstwo demokracji i demokratów oczywiście, bo przecież jedno idzie z drugim. W 23 dostał tylko 1 głos, czyli w 23 dystryktach w Cleveland dostał tylko 1 głos i oczywiście wszędzie jest 100% poparcie dla Obamy, oprócz tego jednego głosu, no bo to się nawet nie liczy jako procent, to jest dużo mniej. Potrafimy sobie to obliczyć, prawda? Każdy, kto zdał nową maturę, przynajmniej już powinien to wiedzieć. I oczywiście wszędzie była 100% frekwencja. Coś, co się do tej pory zdarzało chyba tylko w Chinach. Nie, w Korei, przepraszam. W Korei zawsze frekwencja oscylowała między 99 a 101.
No uśredniając było to 100%, no bo ludzie są żywo zainteresowani w swojej przyszłości. No oczywiście wszystko przypadki, proporcjonalnie w tych 44 w Cleveland dystryktach, które wymieniłem, w tych, co nie dostał ani jednego głosu, oraz w tych 23, w których dostał dokładnie jeden głos, proporcja szła 23 właśnie dystrykty, w którym Romney dostał po jednym głosie, czyli 23 głosy dla Romneya kontra 14 686, to jest piękna liczba. 686, 14 686. Czyli jakieś 16 promili, mniej więcej. Filadelfia, moi drodzy, tu dostałem taką wiadomość, która jest jeszcze do potwierdzenia. Ja tylko, udało mi się tylko znaleźć, że w Filadelfii z niektórych stanowisk tych komisji wyborczych usunięto mężów zaufania odpowiedzialnych tych jakby ze strony republikańskiej, tak tłumacząc to na naszą ordynację, prawda? Ci mężowie, republikańscy mężowie zaufania zostali wykopani w ogóle z tych ośrodków i tam... O dziwo, Obama dostał tylko 99% głosów. Więc na przykład w okręgu numer 4 odnaleziono, to był jeden z tych okręgów w Filadelfii, w którym wykopano republikanów. Ostał się jeden mąż zaufania demokratyczny, czyli ten właśnie opatrznościowy, który nosił na sobie gadżety z kampanii Baracka Obamy. Nie wiem, miał pewnie tą spinkę w powiece, przy cokolwiek, kolczyk, może nie wiem co nosił, czerwoną flagę, koszulkę Che Guevary. Ja nie wiem, jakie były oficjalne gadżety. I tam było 99,5% dla Baracka Obamy, czyli jest jednak 0,5%, nad którymi trzeba jeszcze popracować. Wszędzie i tak samo wszędzie znowu 99,5% frekwencji wyborczej w tych miejscach. Kiedy średnio w Filadelfii, dla całej Filadelfii było 60%, ale w tych miejscach, gdzie udało się wykopać republikańskich obserwatorów, tam 99% zwycięstwa demokracji, 99% frekwencja. Specjalnie zrobili 99, no bo tak nie chcieli przesadzać, że 105, prawda? Czy tak jak w tym Sound Lucy County na Florydzie, gdzie to było 141% frekwencja, moi drodzy. Frekwencja jest najważniejsza, pamiętacie? FJN. Tak, żeby każdy mógł wiele razy głosować. No ale dlaczego takie wysokie obroty mogły się wydarzyć? Dlaczego ten cud mógł się zdarzyć? Powiecie, żeby cud się wydarzył, to trzeba wcześniej rano wstać i bardzo ciężko pracować, żeby cud się pod wieczór wydarzył. To nie jest takie hop-siup, prawda? Oni sobie tą sytuację przygotowali i o tym mówiliśmy przez całe wakacje tak naprawdę. Nie? Żeby nie patrzeć do końca, czy ktoś jest rzeczywiście zarejestrowany, nie zastanawiać się, czy dzisiaj głosuje po raz piąty, czy po raz 70. Ważne jest, żeby zwyciężyli demokraci, czyli żeby zwyciężyła demokracja. Co jeszcze mamy? Znalazłem w Ohio. W jednym hrabstwie nie wiem jakim, miał jeszcze 108. To taka magiczna buddyjska liczba, 108. Zarejestrowało się procent obywateli, żeby zagłosować na Baracka Obamę. I jak poseł Partii Demokratycznej z Filadelfii, senator w zasadzie stanowy, Vincent Hughes, powiedział, że właśnie Filadelfia miała tak wysoki pobudzenie wyborcze, prawda, ten turnout, że są zmęczeni, nawet nie wiem jak to przetłumaczyć, hard right, czyli ciężko prawą, kaprawą. Ciężko prawą polityką Stanów Zjednoczonych kierowanych przez republikanów. Mówi to senator, który jest w Senacie zdominowanym przez demokratów, senator demokrata w kraju rządzonym przez Baracka Obamę, w którym ten sam Barack Obama wygrywa drugą kadencję. To jest po prostu wynik tego, że ludzie są zmęczeni polityką republikanów, mówi to senator Hughes, Vincent Hughes z Filadelfii. No, tak, on tak rozumie 90% czy 99% poparcie dla Baracka Obamy w tym stanie. Oczywiście mówi, że jak ktoś ma jakieś, jak ma ktoś jakieś z tym problemy, to żeby udowodnił przestępstwo. Jego najwyraźniej nie dziwi 140% frekwencja. To jest normalna rzecz. Jak masz z tym jakiś problem, nie zgadza ci się matematyka, to w ogóle do sądu możesz nas podać, a póki co to się w ogóle... Zamknij i pracuj. W Austrii się nie stosuje, proszę pana, szkoły austriackiej, bo to jest pewna myśl teoretyczna, która ma wkład w teorię ekonomii bardzo istotny, ale w Austrii się stosuje jak najbardziej szkołę keynesowską. Media, radio, prasa, internet mogą być środkami społecznego komunikowania, potężnego tworzenia przestrzeni prawdy i dobra.
pragniemy prawdy i dobra. Dlatego troszczymy się, by były w ojczyźnie media chłostające czerwoną hołotę. Od każdego z Was zależy, czy to wszystko będzie istniało. Nie jest to takie pewne. Słuchasz, patrzysz, a czy pomagasz? Już dziś wejdź na swoje facebookowe konto, wpisz w wyszukiwanie Tomasz Agencki i zaproś do znajomych. Komentuj, klikaj, że lubisz i udostępniaj. Nawet najmniejsze dzieło samo się przecież nie zrobi. Numer 9. Przenosimy się do Europy, do Stanów Zjednoczonych jeszcze zajrzymy w drugiej połowie dzisiejszego podsumowania. Przenosimy się do Danii na osiedle... Wiecie, co to jest tak jak ta strona w ogóle, co ją próbowałem czytać od tych w zeszłym tygodniu. Egeldalsvænge. W miasteczku Kokkedal jest takie osiedle. To jest na północ od Kopenhagi zaraz. W duńskim miasteczku, moi drodzy, też wygrała demokracja. Tak przynajmniej uważa członek Rady Mieszkańców Ismail Sahan, który bronił decyzji Rady właśnie tej owej mieszkańców o tym, żeby nie przeznaczać państwowych pieniędzy na choinkę bożonarodzeniową w tym miasteczku. Ja poniekąd zgadzam się z jego decyzją, bo nie uważam, żeby rolą państwa było stawianie choinek świątecznych, no ale powiedzmy, że w tym wypadku chodzi o sprawiedliwość społeczną, ponieważ okazuje się, że ta choinka w tym mieście miała kosztować jakieś 5, 6, 7 tysięcy koron, to jest mniej więcej 5 tysięcy złotych na polskie. No nawet mamy... Dlaczego Dania nie ma w ogóle euro? Dlaczego Dania jest wsteczna? Trzeba tam wysłać Tuska. No bo tak, bo z duńska prezydencja się skończyła i teraz jest Cypr. O czym też mówiliśmy bardzo emocjonalnie w zeszłym odcinku. I tak, nie będzie choinki za 6 tysięcy koron, to za dużo, orzekli radni. Całkiem niedawno ci sami radni, jak się dowiadujemy z Państwowej Agencji Prasowej, wydali 10 razy tyle, czyli 60 tysięcy koron, na miejskie obchody islamskiego święta ofiarowania. I cała bulwersja jest o to, że ta rada jest już, rada duńskiego miasteczka jest zdominowana przez muzułmanów, którzy teraz, wiadomo, mają swoją demokrację i demokratycznie przyznali sobie 60 tysięcy na miejskie obchody islamskiego święta ofiarowania, a 6 tysięcy na głupie drzewko z paroma lampkami już im trochę, no można by powiedzieć, że żydzą, ale no nie mogą, przecież to są muzułmanie. Zainteresowała się sprawą telewizja, dokładnie stacja TV2, czyli drugi kanał tej telewizji i okazało się, że w momencie, w którym telewizja próbowała zrobić na ten temat materiał i dowiedzieć się dlaczego, zadawali, wiecie, niezręczne pytania. To jest naprawdę, wiecie, jak ktoś przy kolacji zaczyna tematy polityczno-religijne, to kończy się atmosfera. No i właśnie zepsuli atmosferę, więc ludzie połączeni w jakiś sposób z większością tej Rady Mieszkańców, nie chcę tutaj pokazywać palcami, ale wiecie doskonale, którzy goście, zepsuli im ten samochód w ogóle. Napadli im ten wóz transmisyjny, dziennikarzy w ogóle pobili, wyzwali ich od neonazistów. Jak ktoś próbuje dopytywać się, dlaczego nie chcecie dać 6 tysięcy koron na drzewko, a dlaczego wydaliście 60 tysięcy na swoje święto, to jest nazwany neonazistą. Trzeba uważać na to. Na Facebooku zorganizowano zbiórkę na świąteczne obchody. Wśród chętnych do udziału znalazł się członek Duńskiej Partii Liberalnej. Ostatecznie organizacji, to jest piękne, to mi się bardzo podoba ten fragment. Ostatecznie o organizacji osiedlowych obchodów Bożego Narodzenia zdecydował anonimowy darczyńca, który obiecał opłacić i choinkę, i przyjęcie. 5 tysięcy złotych mniej więcej postanowił wydać z własnych pieniędzy. Widocznie ma za dużo pieniędzy, nie jest jeszcze odpowiednio, niewystarczająco sprawiedliwie jest opodatkowany. Bo przecież jakby nie było, ta Rada Miejska ma te pieniądze, ona już je ściągnęła od ludzi, między innymi na ten cel, bo to była tradycja w tym miasteczku od zawsze. No teraz okazuje się, że jej nie będzie i będzie musiała to podjąć faszystowska prywatna inicjatywa. No i właśnie ten członek Rady Zarządu, którego wspomniałem, Ismail Sahan, mówi, że właśnie decyzja została podjęta wspólnie, a na tym polega demokracja. By muzułmanie, którzy zdominowali Radę Mieszkańców, stwierdzili, że oni będą swoje święta promować, a nie czyjeś tam święta będą promować. Ale to nie chodzi o to, że wiecie, że oni są muzułmani, to są źli i tak dalej. Nie, to jest demokracja. Po prostu tak to działa
I najprostszym rozwiązaniem sprawy jest po prostu nie fundować żadnych świąt dla żadnej mniejszości, większości, średniości, po prostu. No ale wiadomo, demokracja rządzi się swoimi prawami. Tu się nawet jakiś rzecznik islamskiej społeczności w Danii, Imran Shah, wypowiadał, że jeśli na osiedlu mieszka choćby jeden niemuzułmanin, to jest chyba jakiś science fiction, choćby jeden tam niemuzułmanin mieszkał, to o dalekiej przeszłości już chyba mówi ten pan, który chce obchodzić Boże Narodzenie, reszta powinna wziąć to pod uwagę. Tak, oczywiście. Oczywiście, on będzie chciał urządzić Boże Narodzenie, postawi sobie w domu choinkę, zaprosi swoją rodzinę, kupią sobie po prezenty, złamią się opłatkiem, zjedzą 12 potraw, później pozamiatają siano spod stołu i obejrzą tam szopkę w telewizji i koniec. No, na tym polegają święta chyba, nie? Wypiją kole, zjedzą pomarańcze. No, ale tutaj jest jeszcze tylko taka dobra decyzja. Być może demokracja zatriumfuje ponownie, ponieważ cała ta bulwersja, całe to oburzenie wywołało no taką skruchę u kolegów z tego właśnie, z tej rady miasteczka Kokkedal i będą dogłębnie badać tą sprawę na kolejnym zebraniu. Czyli możliwe, że chociaż się zrzucą na jakiś stroik. Numer 8. Drobna informacja przed nami z Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Londynu i Paryża jednocześnie. Pewnie wielu innych mniejszych miast, ale te cztery miejsca są najważniejsze. Nowy Jork, Berlin, Paryż, Londyn. Nie będziemy mówić o Chanel 5 ani o pokazach mody, tylko o złocie. Moi kochani, Niemcy, jak się dowiedziałem, mają rezerwy złota 3000 ton mniej więcej, rozsiane po całym świecie, z czego najwięcej sztabek jest właśnie w tych czterech miastach, o których wspomniałem. W Nowym Jorku jest połowa, czyli jakieś 1500 ton mniej więcej. Niemcy pozbyli się tego złota. Niemcy wywieźli te złoto do, na przykład do Rezerwy Federalnej, czy Banku Francji, czy Banku Anglii. Tam sobie to złoto trzymają i trzymali je, wywieźli je na wypadek tego, że wiecie, no, mur berliński mógłby w którymś momencie runąć i ta prawda ruska swołocz bratnich krajów by się wylała na nich i mogła im to złoto zabrać. Jakieś już, prawda, podobne doświadczenie mieli Hiszpanie w czasie wojny domowej, kiedy bratni kraj, prawda, pomagał im walczyć z faszyzmem, to przy okazji okazało się, że zniknęło całe złoto z Hiszpanii. Niemcy nauczeni tym, no przecież Niemcy też wtedy wizytowali Hiszpanię na objazdowych pokazach, więc nauczyli się, wiedzieli, co im grozi, wywieźli z kraju całe złoto i teraz się okazuje, że po kilkudziesięciu latach bez tego złota nie do końca wiedzą, ile tego złota jest, ile go mają. Każdy podaje inną wagę. Oni w międzyczasie, okazuje się, sprzedawali część tych sztabek. Mówi się, że ponoć w Federalnej Rezerwie, w Banku Francji, Banku Angielskim jest w sumie 3,5 tysiąca ton. Ale mówią 3400, 3500, nie wiadomo za bardzo ile dokładnie. Ma być tego jakieś 190 miliardów dolarów. Rozpoczęła się przedziwna inicjatywa takich właśnie austriackich, wolnościowych ekonomistów za naszą zachodnią granicą, którzy nawołują do tego, żeby sprowadzić z powrotem całe złoto do Niemiec. W jakiś dziwny sposób, nie wiedzieć czemu, nie wierzą w pokojowe wysiłki i aspiracje laureata Nagrody Nobla Baracka Obamy. Nie wiedzieć czemu. Oczywiście nasz ukochany minister finansów Wolfgang od Schäuble, czyli Schäuble, każdy czyta inaczej, ale wiemy, o kogo chodzi, minister finansów Niemiec, mówi, że nie ma żadnego powodu do tego, żeby się bać i wcale nam to złoto nie jest potrzebne. Co jest w ogóle ciekawe, bo minister Wolfgang zazwyczaj mówi, że nie ma się czego bać i w ogóle wszystko jest załatwione, ale prawnik z kancelarii Angeli Merkel napisał petycję o to, pan Philipp Misfelder wniósł petycję o to, że on chciałby w ogóle sprawdzić, czy te sztabki złota są na miejscu. Chciał pojechać do Paryża i Londynu, na co centralny bank niemiecki odmówił mu, przynajmniej jako powód odmowy podał to, że w Londynie i Paryżu nie ma jak go przenocować. Co jest w ogóle świetnym newsem. I to jest napisane tutaj w Associated Press. Mam wiadomość połączoną Associated Press z dziennika Bild niemieckiego. Po prostu nie ma pokojów dla gości w tych ośrodkach. Więc no sorry, nie?
No, przepraszam, ale prawnika kancelarii, kanclerz niemieckiej nie można po prostu tutaj zaprosić, no bo gdzie będzie spał? Przecież to jest Paryż, Londyn, Nowy Jork, nie ma tutaj hoteli, co on sobie myśli. Nie, no on się, nie wiem, może się boją, że Strauss-Kahn się powtórzy, czy że wszyscy... Nie, dobra, ale to jest nieważne, nie, to jest głupi dowcip, tak naprawdę. 10 tysięcy podpisów na internecie ludzi, którzy chcieliby, żeby spełniły się główne postulaty akcji Bring Home Our Gold, czyli wszystkie te 4, 3,5 tysiąca ton złota. Wiecie, ile to jest w ogóle złota? To jest 3,5 tysiąca ton. Nie? Zaskoczyłem was. To wszystko ma wrócić do Niemiec. Na razie wiemy tylko tyle, że amerykańscy partnerzy w rezerwie federalnej nie są zbyt chętni do tego, żeby te złoto oddawać, co jest w ogóle przedziwne, nie? To tak, to nie chcecie oddać komuś złota, które do niego należy, oni przecież pobierają pieniądze za to, że trzymają to złoto u siebie i gwarantują, że to złoto tam będzie. W przeciągu następnych 3 lat 50 ton złota zostanie przewiezionych z rezerw federalnych Stanów Zjednoczonych, właśnie tego niemieckiego złota, wróci do Frankfurtu, żeby zostało poddane próbie. Czyli jeszcze parę miesięcy, o ile to złoto w ogóle tam jest, a jeśli go nie ma, to rezerwy federalne w Stanach Zjednoczonych mają parę miesięcy, żeby skądś wytrzasnąć 50 ton złota, które popłynie do Frankfurtu i tam będą frankfurtcy, prawda, specjaliści od ekonomii nadgryzać te sztabki, żeby sprawdzać ich autentyczność. To nie nadmiar władzy Unii Europejskiej jest dla nas zagrożeniem. Wysoki Sejm, Europa jest kobietą. Dlatego apeluję o mniej niepotrzebnych, męskich ambicji. Kto będzie samcem alfa? Bez perspektywy członkostwa w strefie euro Polska znajdzie się... Zagrożeniem naszej suwerenności jest tej władzy niedostatek. Myśmy się na to zgodzili w takim samym sensie, jak mogliśmy się zgodzić na Jałtę czy na parę innych traktatów międzynarodowych. Czy PiS, który jest przeciwny strefie euro, nie wie, że bez strefy euro Polska nie będzie miała miliardów euro? And I think, frankly, when it comes to chaos, you ain't seen nothing yet. Numer 7. Pozostajemy jeszcze w Europie na krótki moment. W zeszłą środę, albo inaczej zacznę, trochę dalej. Na stronie agentomasz.pl w zakładce wideo możecie znaleźć hiszpański strajk. Filmik z hiszpańskiego strajku jeszcze nie widzieliście, bardzo polecam. Nazywa się Dzień, w którym Zapatero poszedł do pracy. To był dzień, w którym cała Hiszpania strajkowała. Zapatero poszedł do pracy, bo był wtedy premierem. W tym roku nie był premierem, ale nie wiem, czy poszedł do pracy. Na pewno sporo, no tysiące osób nie poszły do pracy. Wiecie, związkowcy organizują strajki w środę, bo trzeba wiedzieć, że w krajach takich jak Portugalia, Włochy, Hiszpania, jeśli jest niedziela wolna i następna sobota jest wolna standardowo i wyobrażamy sobie tydzień, wyobraźcie sobie tydzień, jest środa po środku. Jeśli ten dzień będzie zajęty przez związkowców i zorganizują tam totalną blokadę, totalną, zero metra, zero autobusów, kilka podmiejskich linii, które kursuje jak w ogóle... Wiecie co, jakby się Wielkanoc zderzyła z Bożym Narodzeniem, to by częściej autobusy kursowały niż to, co się dzieje podczas strajków. Totalna blokada. Wiadomo, że od razu jest mnóstwo prowokatorów, które wychodzi na ulicę, żeby porzucać kamieniami w sklepy. I to jest, no, to jest ta syfiasta część tego. I to się zawsze zdarza na tych manifestacjach. Za wyjątkiem manifestacji katalońskiej, z której zresztą materiał też znajdzie się na stronie agentomasz.pl. Był to materiał audio, no ale był. Ale zawsze był. W tym tygodniu postanowiłem nie iść w ogóle na ten strajk, chociaż miałem bardzo blisko w Hiszpanii tutaj zaraz i wiem, że całe miasto huczało, helikoptery latały nad głową każdemu. Znowu ta sama powtórka i te same komentarze na Facebookach. Nuda. Stwierdziłem, że tego dnia nie strajkują tylko dziennikarze, którzy tłumnie, wszyscy wybywają spod pierzyny, wychodzą z domu wcześniej, rano wstają, żeby zrobić najlepsze zdjęcie kosza płonącego, rzucanego przez młodego, oburzonego anarchistę prosto w budynek sprzedający produkty Hello Kitty. Coś takiego, wiecie o co? Zdjęcie, które mówi wszystko o dzisiejszym naszym czasie oburzonych ludzi, którzy mają za małe kieszonkowe, żeby pozwolić sobie na to, by mieć dzieci i tym dzieciom kupić coś z kategorii Hello Kitty, bo nie stać ich, bo banki nie udzielają im kredytów, więc trzeba bankom te pieniądze zabrać i dodrukować 4 razy więcej, bo generalnie taka jest filozofia. W Hiszpanii wydarzyło się parę tragedii, o które banki są oskarżane. Ja nie wiem, czy to nie jest tak, że to jest po prostu konsekwencja pewnych innych decyzji,
I może ta konsekwencja jest połączona niejako z bankami, ale nie wiem, czy dokładnie o banki, czy bankom bym się przyczepiał. Jest na świecie o jedną działaczkę socjalistyczną mniej. Ja wiem, że to może brzmieć jak dobra wiadomość, ale to jest zła wiadomość, moi kochani. Nie śmiejcie się jeszcze. Samobójcza śmierć pani Emai Egani wyskoczyła z czwartego piętra, z balkonu na czwartym piętrze, w momencie, w którym do jej drzwi pukał komornik, bo w jakiś sposób nie potrafiła, no tak jak wielu ludzi, no nie potrafiła połączyć końca z końcem i zakończyła swoje życie w takiej właśnie przykrej bardzo i tragicznej formule. I przeszły przez miasteczko, bo to było miasteczko Baracaído. Tak trochę po baskijsku brzmi, ale nieważne, miasteczko Baracaído i tak dalej. Przeszły, też w ogóle były manifestacje, nie dla bezrobocia, nie dla eksmisji. Jest to generalnie morderstwo dokonane przez banki. Okazuje się, że tych morderstw dokonanych przez banki było więcej. 53-letni José Miguel Domingo, właściciel małego kiosku z prasą, Granada, powiesił się po tym, jak bank odebrał mu dom. Kilka miesięcy później bezrobotny mężczyzna w Burjasot w Walencji zeskoczył z balkonu swojego mieszkania. Cudem przeżył. Domingo. Ktoś ma na nazwisko Niedziela. To jak on może znaleźć pracę? Nie, dobra, żartuję. To jest oczywiście czarny humor, ale tu się okazuje, że Uniwersytet Carlosa III w Madrycie postanowił się nie zabijać, tylko postanowił zrobić raport o nieobecnościach w pracy. Czyli tutaj znowu wracamy do różnicy, co to jest etat, a co to jest praca. Hiszpanie, i zauważyłem to na własnym przykładzie, w sensie ja nie jestem Hiszpanem, no ale powiedzmy, znam mnóstwo Hiszpanów z racji tego, gdzie mieszkam i gdzie żyję, oni chcą mieć etat. Jak oni opowiadają o swojej wymarzonej pracy, to oni nie opowiadają o pracy, tylko o etacie. Oni mówią, chciałbym mieć miejsce, wiesz, chciałbym mieć taką pracę, że mogę podróżować i robić zdjęcia i na przykład, nie wiem, wiesz, bo ja w ogóle fascynuję się historią starożytną i chciałbym jeździć po wykopaliskach, robić fotografie, bo jestem z zawodu, skończyłem fotografię, skończyłem historię i w ogóle bym podróżował i pracowałbym dla jakiejś firmy, która, wiesz, pozwala mi, nie ma czegoś takiego. To jest na zasadzie, wiesz, chciałbym mieć coś takiego, że się wysypiam, potem jest duża siesta, potem można się najeść i tak, żeby mieć 4 tygodnie wolnego w roku i w ogóle, żeby mieć takiego szefa, który nie patrzy za bardzo na ręce i żeby mieć w pracy dobry net, żeby było coś takiego, wiecie o co chodzi. Oczywiście wszystkie soce, wszystkie koce, wszystkie tam jakieś soki i tak dalej chcą mieć, wyciskać i tyle. Nie ma ambicji pod tytułem chcę coś zrobić, co mi przy okazji przyniesie pieniądze, ale generalnie chcę coś zrobić. Nie. Oni mogą się, nie chcę używać brzydkiego słowa, ale za te marne soce, za to, że będą mieli na spłatę kredytu, potrafią robić najgorszą robotę na świecie, byle tylko dużo od nich nie wymagano i marnować czas, czyli swoje życie tak naprawdę. Nie wiem, ja tego osobiście nie rozumiem. Spróbowali zrozumieć to studenci i ekipa Uniwersytetu Carlosa III, doktoranci, profesorowie. I tak, raport o przedsiębiorstwach. Codziennie brakuje miliona osób w Hiszpanii. Statystyczny pracownik jest w Hiszpanii na zwolnieniu przez 11,5 dnia w roku, dwa razy więcej niż w Danii czy Australii. Najczęściej brakuje urzędników. Dziwne! Najczęściej brakuje urzędników, rzadziej pracowników przedsiębiorstw przemysłowych. Jakichś o prywatnych firmach w ogóle nie wspominają. Tych jakoś nie brakuje. Może są jeszcze niezbyt sprawiedliwie opodatkowani. Nieobecności kosztują administrację 64 miliardów euro, co jest równowartością 6% PKB Hiszpanii. Dobra, ja się nabijam. Hiszpanie, gdyby nawet co drugi dzień przychodzili do roboty, ale pracowali uczciwie, nie byłoby żadnego kryzysu. Oni przychodzą często do pracy, jak tutaj się okazuje, że nawet nie tak często. Ale to, co robią w tej pracy, jest najgorsze. Bo to, że ktoś przyjdzie, to według mnie jest jeszcze pół statystyki. Drugie pół prawdy tak naprawdę. Drugie pół to jest to, co oni tak naprawdę robią. Przychodzi, 15 minut spóźniony, najpierw kawusia, bagietka, coś porobi, coś wyśle, maila, poczeka na odpowiedź, oczywiście nic nie będzie robił czekając na odpowiedź na tego maila, nie zacznie pisać następnego, no bo po co, bo przecież czeka na odpowiedź, aż ktoś tam odpisze, tam ten ktoś, kto odpisuje, chyba właśnie kończy bagietkę i kawę, więc też w zasadzie, oj, nagle jest przerwa śniadaniowa, więc można wyjść na 3 godziny, wrócić po 4 i w ogóle za chwilę, za 2 godziny już jest fajran, więc nie będę się nawet rozkręcał, nie będę nawet kompa włączał, a może sobie sprawdzę Facebooka. Ale mimo tego 11,5 dnia w roku idą na zwolnienia i tu jak się dowiedziałem, z pięknego ogłoszenia mamy coś takiego, to jest Państwowa Agencja Prasowa, znowu jednak każdy powód jest dobry. Najczęściej pretekstem, żeby nie pójść do pracy w Hiszpanii, co jest? Depresja. Przykład podajemy, urzędniczka z Saragosy spędziła pół roku na zwolnieniu przez wrastający paznokieć, który jak twierdziła nie pozwalał jej na założenie eleganckich butów.
Ach, kryzys mają, straszny mają kryzys. No, dlatego solidarnie będziemy się też na Hiszpanię zrzucać jako kraj w Unii Europejskiej, w którym chyba jeden z niewielu, w których PKB rośnie chyba, nie? Bo to jak komuś PKB spada, to może mniej płacić do Unii. Tego też nam Tusek nie powiedział. Widocznie tego nie było w kaczych opowieściach. Moi drodzy, przed nami informacja numer 6. Skończyliśmy na paznokciu, który nie pozwala założyć eleganckich butów urzędniczce i dlatego musi pozostać na zwolnieniu, bo bez eleganckich butów nie może już urzędniczka pracować. Oczywiście zwolnienie płatne i tak dalej, liczące się do emerytury ze wszystkimi socami. Więc zostaniemy przez moment w temacie kobiet. Co? To jest powtórka, szatańskie dwudziestki i parytety. W rządzie powinni się znajdować fachowcy, ludzie, którzy są przygotowani do pełnienia swojej funkcji, osoby merytoryczne. Natomiast im więcej pań, tym lepiej. Dwie szatańskie dwudziestki się spotkały, a w zasadzie cztery, można powiedzieć, szatańskie dwudziestki się spotkały. Jedna szatańska dwudziestka jest taka, że do 2020 roku kobiety muszą stanowić 40% członków rad nadzorczych spółek giełdowych. 40% to są kolejne dwie szatańskie dwudziestki. Do 2020 kobiety muszą stanowić 40% członków rad nadzorczych spółek giełdowych. Wyłączone będą małe i średnie firmy. Uff, dzięki ci. To historyczny dzień, powiedziała komisarz do spraw sprawiedliwości. Czytamy na Forsalu tym razem i praw obywatelskich Vivian Reding. Unia Europejska od 50 lat z sukcesem promuje równość płciową. No dobra, to fakty teorią przeczą, wcale nie promuje równości płciowej, bo tak naprawdę jeszcze ostatnio się proporcje powiększają, jeśli chodzi o proporcje mężczyzn i kobiet, to tak naprawdę kobiet ubywa, wbrew przekonaniom o tym, że wszystko jest takie bardzo woman independent i tak dalej. Dobra, nieważne. Dalej cytujemy panią Reding. Chociaż w jednym obszarze nie zauważyliśmy postępu. Nie zauważyliśmy postępu w zarządach firm. Ta pani Reding nie zauważyła postępu w zarządach firm, więc natychmiast należy wystosować okulnik numer 2020, że 40% i tak dalej. Propozycja Komisji Europejskiej zapewni, że w procedurach selekcyjnych na członków rad nadzorczych pierwszeństwo będą przyznawane kandydatom kobietom. Nie wiedzieć czemu. Jeśli są niedoreprezentowane i są równie wykwalifikowane jak kandydaci mężczyźni. Ale oprócz tego pamiętacie, że patrzenie na kogoś przez wzgląd na jego płeć to jest seksizm, tak jak patrzenie na kogoś lepiej czy gorzej przez wzgląd na jego rasę jest rasizmem. Ale oczywiście co innego, jeśli mówi to pani Reding, która jest komisarzem do spraw sprawiedliwości i praw obywatelskich. W całej Europie ta pani jest komisarzem. W całej Europie, moi drodzy. Jest Komisja Europejska. Cel 40% to jest w ogóle opcja, co oni wymyślili z tymi procentami. Wiecie co, ja szybko przez to przejdę i dam wam po prostu minutkę, żebyście się pośmiali. Po prostu to jest jakiś bity nonsens. 40% ma zacząć obowiązywać od 2020, tak jak już mówiliśmy, w firmach publicznych już w 2018, by dały one dobry przykład. Dwa lata wcześniej. I wtedy zaczniemy obserwować firmy publiczne, które już dają wspaniały przykład tego, jak świetnie zarządzać kapitałem, jak w ogóle kontaktować się z klientami, jak produkować, jak wprowadzać innowacyjne technologie. Tak, publiczne firmy zawsze dawały dobry przykład. Tym razem jeszcze okazuje się, że ich wydajność skoczy o przynajmniej 0,5% i będzie to oczywiście zasługa tego, że więcej kobiet pracuje w tych publicznych instytucjach. Może w domach publicznych powinny też być parytety. Ale to są już z kolei... Dom publiczny jest prywatną instytucją, paradoksalnie. Chociaż w Sejmie jest niezły burdel, to prawda. Zaproponowana dyrektywa przewiduje, że kraje członkowskie przyjmą odpowiednie i odstraszające sankcje. Odstraszające sankcje, moi drodzy. Jakie mogą być odstraszające sankcje? Jak nie zatrudnisz więcej kobiet, to co? Dostaniesz rózgę? Kraje same zdecydują, jakie to będą sankcje. Czytamy na Forsalu. Matko Boska, mając do wyboru grzywny administracyjne, a można sobie wybrać rózgę. Tak, pierwsza rózga numer jeden, ZONG, czyli grzywny administracyjne. Druga rózga numer jeden, wykluczenie z przetargów publicznych, zakaz dotacji czy pomocy państwa. Wow. No niesamowite to jest. A co z firmami, które już nie dostały dotacji i pomocy państwa? Czy te firmy mogą powiedzieć... Dobra, nie dostaliśmy dotacji, to przynajmniej nie musimy regulować jakichś parytetów. Nonsens. Dyrektywa jest przewidziana jakoś... To jest w ogóle puenta dla mnie, dobra? Ja tu mam jeszcze mnóstwo rzeczy zaznaczonych, ale to jest puenta. Dyrektywa jest przewidziana jako środek czasowy i powinna wygasnąć w 2028 roku.
Czyli dyrektywa będzie pilnować od 2020 do 2028. Czy kobiety stanowią 40% członków rad nadzorczych? Czyli jak ktoś będzie taka rada nadzorcza, gdzie akurat będzie blisko, ktoś po prostu zatrudni kobietę stojaka. Weźmie swoją żonę, córkę, przyjaciółkę, znajomą, zatrudni ją w radzie nadzorczej, daje odpowiednie pieniądze, mówi tylko przychodź raz w miesiącu. I już mu się procenty wyrównają, nie? A przy okazji oczywiście zleci jej inne zadania, no bo skoro już ją zatrudnił, no to już będzie ta dziewczyna sobie gdzieś tam musiała będzie jakieś maile wysyłać, tudzież odpowiadać na maile. Tyle maili z Hiszpanii wysłanych, nieodpowiedzianych. Jak wynika z danych Komisji Europejskiej, w Polsce kobiety stanowią 11,8% członków zarządów spółek giełdowych, ani jedna nie jest prezesem. Straszne. 75, i to jest puenta, czyli 75% obywateli państw unijnych popiera wprowadzenie prawa. Czyli ludzie, 75% obywateli państw, czyli ludzie, którzy nie mają żadnego pojęcia o prowadzeniu firmy, nie mają żadnego pojęcia o interesie, tylko uważają, że ekonomia ma im zapewnić michę na stole, bo takie jest zadanie ekonomii. Uważają, że tak, powinny być równowaga, tak. 49% ankietowanych stwierdziło, że kary finansowe byłyby najlepszym sposobem, by wymusić odpowiednie mechanizmy. 49% ludzi pozbawionych jest płata czołowego uważają, że trzeba karami finansowymi wymusić to, żeby firmy zatrudniały więcej kobiet. Ja gdzieś ostatnio, moi drodzy, czytałem chyba na stronie Rzeczypospolitej, jak szukałem rzeczy związanych z tym artykułem. Tak, to była rzepa, tu mam gdzieś na chwilę, na sekundkę odejdę. A, Rzeczpospolita pisała o kandydaturze prezesa Banku Luksemburga, pan Yves Mersch. Okazuje się, że pan Yves Mersch nie został wybrany, ponieważ stwierdzono właśnie, że jest za mało kobiet. Mersch nie jest po prostu kobietą, a światły Europarlament uznał, że w zarządzie EBC w ramach dywersyfikacji powinna znaleźć się jakaś pani. Bardzo ciekawy artykuł. Tu się w ogóle dowiedziałem o takiej bardzo ciekawej rzeczy malutkiej. Amerykańsko-brytyjska dziennikarka Vicky Ward w świetnej książce Gracze opisała, jak parytety przyczyniły się do upadku Lehmana. Joe Gregory, dyrektor operacyjny banku, miał po prostu obsesję na punkcie kryterium. Sprawił, że dyrektor finansowa Lehmana w krytycznym okresie została Erin Callan, najpotężniejsza kobieta na Wall Street. Okazało się jednak, że Callan totalnie nie znała się na swojej pracy i swoimi zachowaniami przyspieszyła upadek Lehman Brothers. To, że Europarlament próbuje wprowadzić parytety do tak krytycznie ważnej instytucji jak Europejski Bank Centralny, bardzo źle wróży na przyszłość całej Unii Europejskiej. Oczywiście, cytując takie wywrotowe artykuły, za chwilę będę uznany za człowieka, który nie lubi kobiet i prowadzi z nimi wojnę, tak jak ponoć Republikanie prowadzili wojnę z kobietami podczas tej kadencji, tej kampanii, i właśnie przez to ponoć ta kadencja powędrowała znowu do demokratów. Ale to jest teoria spiskowa i nic ponadto. Ludzie też niewykształceni ekonomicznie zbyt dobrze opierają się na tym, że przeczytał jedno, dwie książki, już wydaje mu się, że wszystkie rozumy zjadł, jak to się mówi, i pewne myśli propaguje, nie do końca je rozumieją. Ale no nie da się odejść od Keynesa w tym sensie, że nie ma gospodarki bez popytu. Tego typu skandaliczne wypowiedzi są skutkiem braku edukacji seksualnej. Agent Toma. Numer 5. Informacja numer 5, czyli otwieramy drugą piąteczkę dzisiejszego podsumowania. Wydaje się zabawniejsza, tak jak patrzę po nagłówkach, aczkolwiek pierwsza informacja w tej piątce jest ze Stanów Zjednoczonych i jest smutna. Jest naprawdę smutna. Naprawdę może się okazać, że Stany Zjednoczone coraz mniej znaczą na świecie i w przeciągu tej kadencji Barrego, wiecie, nie chcę się wpisywać w takie popłakiwanie republikańskie, że to będzie koniec świata i tak dalej, ale to był duży wybór. Znaczy wiemy, że na przykład co, że tak zwana darmowa opieka medyczna, czyli tak zwany Obamacare, to jak ładnie ostatnio też słyszałem, chyba redaktor Kajdanowicz w Tusk Vision Network powiedział, że to ratuje 40 milionów wykluczonych. 40 milionów wykluczonych nie miało opieki medycznej i teraz będzie ją miało. No oczywiście, jasne, oczywiście pod przymusem i z karą, która jest mniejsza niż składka na ubezpieczenie. Czyli każdy, kto nie zapłaci przymusowego, nie wykupi ubezpieczenia,
zapłaci karę i kara ta jest niższa niż ta składka, no to, moi drodzy, no to wiadomo, że to nie jest ostatnia ustawa dotycząca tak zwanego zdrowia publicznego w Stanach Zjednoczonych. Po prostu za 10 lat będzie trzeba zrobić jeden, jedyny wielki NFZ-ozus w Stanach Zjednoczonych i to będzie właśnie single payer option, czyli tylko i wyłącznie jedno źródło zdrowia. Dieta Michelle i opieka Obamy. I teraz tak, konsekwencje. Miałem mówić o konsekwencjach, które już widać. Co do samych kosztów tak zwanego Obamacare, to za chwilę do tego przejdę. I tak myślałem, żeby tak na zasadzie lekkiego takiego bolero rozkręcać sytuację, bo Stany Zjednoczone to jest 300 milionów ludzi mniej więcej, plus 600 milionów Meksykańców. A tak serio, doszła do mnie wiadomość, że proszę, bardzo, od razu. Właściciel sklepu jubilerskiego w Bedford, Virginia, zamknął sklep na jeden dzień, żeby opłakiwać Stany Zjednoczone. No i dobra, okej, wiemy, na 100 osób na ulicy znajdzie się zawsze 5 wariatów i można byłoby powiedzieć, że to jest jakaś mała prowokacja i tam zamknął sklep. Oczywiście wypłacił pracownikom dniówkę, zraził do siebie klientów, w ten sposób opłakiwał i mówi, że będzie dalej walczył z rządem, który chce, żeby mały biznes się utopił. No i od razu wiadomo, na stacjach typu CNN czy NBC zawrzało, że to jest jakaś w ogóle bzdura, że to jest ciąg dalszy kampanii, że republikanie nie potrafią przyjąć porażki, czyli jakby wszystko, te wszystkie gratulacje dla Romneya tutaj w ogóle zostały natychmiast zdyskontowane. I okazało się, że dobra, to był jakiś koleś z jakiegoś małoludkiego sklepiku, pan Lyons, sklepik jubilerski, zamknął je na jeden dzień, nic się nie stało, jego prywatna, że tak powiem, brocha. Chciał coś zamanifestować, mógł to zrobić w ten sposób, zrobił to w ten sposób. Proszę bardzo, nie wiem, w 2004 roku, kiedy na tapecie była reelekcja George'a Busha, połowa aktorów z Hollywood opowiadała o tym, że się przeniesie do Kanady, jak George Bush zostanie wybrany. No, to wiecie, to są takie myki, nie? Ale później okazało się, że jest jeszcze kilku biznesmenów, którzy nie zawsze przenoszą się sami do Kanady, ale może by przenieśli do Kanady, a jeszcze lepiej do Chin, też na C w końcu, jakieś swoje, prawda, aktywa, bo Stany Zjednoczone z wielu powodów, między innymi z powodu systemu, w jakim będzie teraz refundowane zdrowie, tak to można nazwać, no nie, przestaje mi się to opłacać po prostu. Okazuje się, że to będzie troszeczkę korek dla rozwoju. Cały czas NBC, CNN i tym podobne źródła opowiadają, że oczywiście jest to tylko prowokacja, bo wcale nie jest tak, żeby te firmy zarządzane przez miliarderów, którzy żyją w wielkich zamkach, w ogóle jak Sklerus McFatch, pływają w złocie, żeby oni nie mogli tej jednej złotej monety na rok podarować, tylko dlatego, żeby tych 40 milionów nie było wykluczonych. Przykładem tego ma być pan, jak on, że się nazywa? Schnatter. On się nazywa Schnatter? Nie wiem, czy się mówi Schnatter czy Schneiter. John Schneiter czy Schnatter. No dobra. Okej. Okay. On jest właścicielem pizzerii. Papa John się nazywa ta pizzeria. No i okazuje się, że on mówi, że po prostu jeśli wejdzie Obamacare, to prawdopodobnie będzie musiał zwalniać ludzi. Nie zatrudni nowych pracowników. W większości zmniejszy ilość godzin oraz będzie musiała podrożeć pizza, no z racji tego, że przyjdą koszty w wysokości, on akurat mówił, że to będzie jakieś 6 czy 8 milionów rocznie. Tak, między 5 a 8 milionów rocznie będzie kosztować go wprowadzenie Obamacare do swojego biznesu. To Papa John's Pizza to jest coś, co w Polsce nie jest rozpoznawalne, ta marka nie jest rozpoznawalna, ale to jest gigantyczna firma w Stanach Zjednoczonych. I nie chcę powtarzać, wiecie, za demokratami, ale rzeczywiście 5 milionów jest niuansem. I oczywiście, dobra, to jest jego 5 milionów i on ma prawo robić z tym, co chce. Ostatnio czepiali się go też na NBC, to nawet widziałem, czepiali się tego Papa Johna za to, że rozdaje 2000 pizz za darmo w ramach jakiejś kolejnej promocji. I mówili, jak to? Ten koleś rozdaje pizzę za darmo, a nie ma na to, żeby oczywiście, wiesz, opłacić zdrowie swoich pracowników. On jest w ogóle nieludzki. A poza tym pizze, wiadomo, przyczyniają się do tego, że zdrowie się traci, jak mówiła Michelle Obama. Wiecie, to jest takie myślenie ludzi, którzy siedzą w pizzerii i mówią, dlaczego ta pizza jest droga, powinna być tańsza i oprócz tego pracownicy powinni więcej zarabiać. I oczywiście przyczyną wszystkiego jest zły kapitalista, który dał tym ludziom tą kiepską pracę. Powinien dać im lepszą pracę, prawdopodobnie śmieciową, chłopakowi, który wrzuca śmiecie.
No i oczywiście pojawiło się mnóstwo komentarzy z lewa, z prawa, tak jak już sam mówię. Organizacja Freedom Works, to może już przejdziemy do tego, stworzyła listę 12 jednych z największych firm w Stanach Zjednoczonych, które będą zapowiedziały, że zaczną już lada chwila zwalniać setki, jeśli nie tysiące pracowników, głównie z powodu Obamacare. I mamy tak, Welch Allyn, który jest producentem z diagnostyki medycznej. 270 pracowników, 10% swojej siły w przeciągu następnych 3 latach zwolni, bo wiemy doskonale, że dopiero w 2014 Obamacare dopiero wejdzie. Nie, jeszcze nie teraz. No wiadomo, że nie chcieli tego wprowadzić za czasów pierwszej kadencji Obamy, bo by nie został wybrany na drugą, więc została tak napisana, żeby dopiero w 2014 wejść. I to na Dana Holding, producent części samochodowych. Wiecie, to są wszystko firmy, które można wymieniać, ile oni tam mają. Ich Obamacare zwiększy wydatki o 24 miliony. Stryker, producent sprzętu medycznego. Boston Scientific, też producent sprzętu medycznego. Ten poprzedni 1200, ten 1200 już obciął miejsc pracy. 1400 miejsc pracy ma zamiar w tym momencie wysłać do Chin. O, jak to tak? Medtronic, Medical Device Maker, też producent sprzętu medycznego, obciął 500 miejsc pracy już w tym momencie, w tym lecie tego lata i 500 wyleci, bo to chodziło mi o wyleciało w lecie, wiecie, 500 osób, a 500 dodatkowych zostanie wyeliminowanych w lecie następnego roku, wyleci w lecie. Nie wiadomo, ile wleci, no i najprawdopodobniej niewiele. Głównie właśnie przez to, że Dlaczego wymieniam firmy nieznane Polakom typu Smith & Nephew, co za ciekawa nazwa, 770 zwolnień, Abbott Lace 700 zwolnień, Covidien 595 zwolnień, Kinetic Concept 427, St. Jude Medical 300 zwolnionych pracowników w najbliższych planach, Hill-Rom 200 zwolnień. Najbardziej zagrożone są, jak się okazuje, tą implementacją Obamacare firmy, które produkują sprzęt medyczny. Bo to już nie jest tylko i wyłącznie kwestia taka, że te firmy muszą swoim pracownikom zapewnić o wiele droższą opiekę medyczną, tylko oprócz tego obłożone specjalnymi podatkami są sprzęty szpitalne, chirurgiczne, szczoteczki, sanitaria i te wszystkie bzdety i wszystkie te bajery. Więc oprócz tego spadnie im sprzedaż. Ale tego oczywiście demokraci i ludzie, którzy szanują Keynesa, nie rozumieją, no bo oczywiście potem będą się dopatrywać, że to zły świat nie zrozumiał ich pomysłu i tak dalej, i tak dalej. Ja sobie tutaj jeszcze wypisałem parę firm, których z kolei nazwy mogą być znane w Polsce. 1400 pracowników zwolni Twinkies, takie cukierki. To możecie znać albo nie znać, nie wiem, czy w Polsce to się rozwinęło, czy nie, czy Lays wszystko przejął. Bank of America, 16 tysięcy osób zwolni. 16 tysięcy to jest gruba sprawa. Bank of America, który dostał bailout oczywiście, bo przecież banki trzeba ratować. 30 tysięcy osób do zaplanowania, do zwolnienia za rok. Citigroup, kolejny bank, który bardzo lubi przyjmować bailouty. Jest too big to fail, będzie troszeczkę mniejszy, więc może będzie prędzej będzie fail, ponieważ 5 tysięcy osób zamierza zwolnić. Stryker 5% siły roboczej. Cigna, to też są producenci medyczni znowu, 1300. To jest firma, którą możecie znać. Pepsi. 8700 pracowników w przyszłym roku wylatuje z Pepsi. Pamiętacie Pepsi? Michael Jackson to reklamował, nie? Ale Michael Jackson już nie żyje. Dlatego mogliby wprowadzić nowy produkt, na przykład Pepsi Zero Pulsu i też mogliby tam, nie wiem, twarz Michaela Jacksona dać na to. Energizer, te małe króliczki, bateryjki. 1500 zawodników, znaczy się pracowników. 1500 króliczków zwolni Energizer w przyszłym roku. Boeing, producent Dreamlinera, 30% zarządu. Na całym świecie zostanie cały Boeing Worldwide zostanie pozbawiony 30% swojego zarządu. Husqvarna, inspirujące piły do drewna, 600 osób. Suzuki totalnie wycofało się ze Stanów Zjednoczonych, a Vestas, największy producent wiatrowych turbin, obcina 3000 pracowników. Moi drodzy, forward. Ja myślę, że to jest forward. Forward to unemployment. Naprzód ku bezrobociu. To była druga chyba... No, ta druga wiadomość, o której chciałem pogadać odnośnie wyborów Baracka Obamy. Przechodzimy do kwadrantu przepływu głupoty.
Deużyśmy zmarnowali, Poloneza też żeśmy zmarnowali, bo trzeba było nawet więcej zapłacić za tego Poloneza, wymusić na nim lepsze rozwiązania techniczne dla polskich samochodów służbowych i tak dalej, czy nawet policyjnych. Prawda? Tak, żeby było żeby, tak, oczywiście, żeby nawet by to więcej kosztowało niż sprowadzane z zachodu na początek, prawda? Ale to by pobudziło rozwój polskiego przemysłu samochodowego. Baza świrusów programu AGM została zaktualizowana. Numer 4. Chyba Duracell była, nie Energizer, nie? Te króliczki. Czyli nie, króliczki są bezpieczne, bo tym, że zwalnia Duracell, to... Sorry, przepraszam, króliczki, jesteście bezpieczne! Przed nami kwadrant przepływu głupoty. W tym tygodniu jest to są to cztery informacje z kategorii żywieniowej, dotyczącej różnych regulacji żywieniowych, jakie mieliśmy okazję w zeszłym tygodniu zaobserwować lub dzięki mediom głównoźródlanym mieliśmy okazję ich nie zaobserwować po prostu. Pierwsza informacja dotyczy Brytyjczyków. Sky News zrobił wywiad z Davidem Sanchezem, który jest właścicielem pubów w Suffolk i od tego się wszystko zaczęło. Okazuje się, że rząd brytyjski walczy z plagą picia piwa. W ogóle picie piwa jest straszne, bo jak się wypije dużo piwa, to na przykład człowiek, nie pamiętam, kiepsko mu się czyta na przykład, czy coś takiego. Rosną podatki od piwa. Od 2008 roku o 42% wzrosły podatki od piwa. Z rynku znikło w tym czasie 6 tysięcy pubów. To jest jakby w jakiś sposób, nie wiedzieć czemu, nie planowałem tego. Piąteczka, o której mówiliśmy, o tym całym forward, o tym naprzód, yes, weekend amerykańskim, o tym, do czego prowadzą te regulacje, podatki, obciążenia i tak dalej. To jest cały czas, wiecie, rzeczywistość. Ja nie wiem, czy upadają puby prowadzone przez lewicowców, prawicowców, czy przez kogokolwiek, ale upadają. Właśnie w taki sposób. To jest po prostu, to jest ta sama rzeczywistość. Okazuje się, że ta sama grawitacja działa, to samo prawo Archimedesa, to samo prawo, nie wiem, Misesa czy Adama Smitha działa na każdej szerokości geograficznej. Nawet w Wielkiej Brytanii. Znikło 6 tysięcy pubów przez wzrost podatku. Cena kufla piwa rośnie w Wielkiej Brytanii o 2% każdego roku. Akcyza wynosi 50 pensów, a drugie 50 pensów jest ichniejszy podatek VAT. Czyli funt w jednym browarze jest funt różnych podatków. Pomijając to, że żeby wyprodukować to piwo, dowieść, ochłodzić i tak dalej, to też trzeba nabyć różnego rodzaju produkty, usługi i tak dalej, które też są wysoko opodatkowane. Ale jeden pens to są same te podatki. Niepokojąco wysoki koszt zrzucany jest na konsumenta, mówi pan Steven Pugh z browaru Southwood. Wiesz, to są rzeczy, które wiemy tak naprawdę. Ruch w pubach jest zdecydowanie mniejszy, jak się okazuje, bo piwo jest droższe, więc przy okazji jest mniej klientów, którzy by przy okazji kupili paluszki, solone orzeszki, Coca-Colę, przyszli z żoną, która zamówi Sprite'a, albo Pepsi, taki archaiczny napój, dawno nie istnieje. Brytyjczycy napisali petycję, kolejna petycja, nie? W dzisiejszym agencie. O najważniejszej petycji będzie na końcu, tak czy inaczej. Wzywająca rząd do zaprzestania podnoszenia podatków. Pod dokumentem podpisało się ponad 100 tysięcy osób. Oczywiście wszyscy natychmiast zostali oskarżeni o to, że są pijakami i chcą po prostu tanio pić tanią wódę czy piwo kiepskiej jakości. I ów David Sanchez, który udzielał wywiadu dla Sky News, mówi, że żeby w ogóle uzyskać jakikolwiek zysk z piwa, musi sprzedać go za 4 funty. Musiałby go sprzedać za 4 funty. Ale za 4 funty to nikt piwa nie kupi. To jest jakieś 20 parę złotych w Polsce. Więc sprzedaje za 3,5 funta, czyli w zasadzie to podaje po prostu to piwo. On go nie sprzedaje, on je podaje. Nie ma na tym żadnego zysku. Bo inaczej w ogóle nikt by nie przyszedł do pubu, jakby było 4 funty i nikt by właśnie nie kupił tych orzeszków, papierosów, żeby zapalić oczywiście na zewnątrz, czy tego Sprite'a. Sprzedaż w skali roku spadła o 15%, wciąż się zmniejsza. Od lipca do sierpnia tego roku w pubach w Anglii sprzedaż spadła o 5,6%. Znaczy przez rok w stosunku do ubiegłego lata, wiemy o co chodzi. Przez rok 5,6% spadła sprzedaż, a nie było i tak zbytnio zielono rok temu. W ciągu 3 miesięcy sprzedano 117 milionów półlitrowych kufli mniej niż przed rokiem.
zamrożenie podatków, bo wiadomo, nowe podatki są planowane, może ocalić 5 tysięcy miejsc pracy, ale oczywiście postępowe media mówią o tym, że nie, wy chcecie się po prostu tanio narąbać, źli konserwatyści. Ale oczywiście nie, to dobra, my wiemy swoje, prawda? My nie wierzymy w globalne ocieplenie i nie lubimy Keynesa. Co dalej mamy? Dobra wiadomość a propos bananów. Wenezuela, Peru, Panama, Nikaragua, Meksyk, Honduras, Guatemala, Ekwador, Costa Rica, Kolumbia i Brazylia porozumiały się z Unią Europejską i co? Unia Europejska zgodziła się obniżyć taryfy importowe ze 176 euro do 114 na tonę na przestrzeni następnych 8 lat. A te wszystkie wymienione przeze mnie, jakże nie było, postępowe kraje Ameryki Południowej, 11 krajów Ameryki Południowej, zgodziło się nie mieć pretensji do Komisji Europejskiej za to, że tak dużo sobie życzą za sam fakt, że te kraje chcą nam sprzedać banany. Czyli jest możliwość, że będziemy mieli tańsze banany na święta. Radość jak w PRL-u, nie? Po prostu zobaczą dzieci banana po raz pierwszy. Czyli mogą być w Europie tańsze banany. Czy okazuje się, że Komisja Europejska w bardzo prosty sposób może sprawić, że jedzenie będzie kosztowało relatywnie mniej? Po prostu wystarczy, że musi obniżyć cła. Jakie to jest proste, nie? Niesamowite. Mam nadzieję, że dalej będą, nie, że wiecie, że to nie będzie tak, że raz im się coś udało i to też w przestrzeni 8 lat, może się okazać, że za 4 lata to cofną tak naprawdę, bo nie stać nas na tanie banany. Tania żywność nie pobudza, wiecie, rynku, prawda, bo mało zarabiają sprzedawcy, jak mają tanie produkty i głodują potem ci sprzedawcy, którzy mało zarabiają, bo ich nie stać potem na tą tanią żywność. No taka jest logika Komisji Europejskiej. Moi drodzy, dwie ostatnie wiadomości w dzisiejszym kwadrancie przepływu głupoty, nie wiem, którą dać na początek, może tą gorszą, żebyśmy wyszli z pozytywnym, bardziej takim odbiciem z tej informacji czwóreczki. Rada Miejska Los Angeles dba o zwierzęta i o utrzymywalny wzrost. Nie wiem czego. I zapowiedziała, że od dzisiaj w Radzie Miejskiej w Los Angeles w poniedziałki nie będzie podawane mięso na stołówce i deklaruje w ogóle miasto Los Angeles jako miasto, gdzie poniedziałki są bezmięsne. To będzie taka nowa świecka tradycja. Nie zrobią bezmięsnej soboty, bo by to się kojarzyło religijnie, nie zrobią bezmięsnego piątku, bo by to się kojarzyło religijnie i różne tam jakieś ugrupowania wyznaniowe mogłyby się ze sobą, mogłyby się pożreć, że tak powiem, pójść na noże do restauracji, a tak będzie bezmięsny poniedziałek w Los Angeles i to będzie w ogóle super wspaniałe. Pani radna Jan Perry, oczywiście postępowa Jan Perry, która ubiega się o stanowisko burmistrza, zapowiedziała, że też w całym Los Angeles chce zakazać istnienia fast foodów. Czyli nie jakiś malutki procencik podatku tłuszczowego, nic z tej rzeczy. Fast foody won, wszystkie, od razu, koniec. Żadne tam jakaś pizzeria pana Johna, papa, coś tam, dajcie spokój. Nie ma żadnych fast foodów w Los Angeles i w ten sposób będą ludzie zdrowsi. Może będą biedniejsi, jak wylecą z tej roboty, ale przynajmniej uda jej się, prawda... Dobra, oni się od złej strony zabierają do tego, wiemy doskonale, bo wystarczy, że oni wywalą tych ludzi z roboty i już będą mieli bezmięsne poniedziałki, bezmięsne wtorki, bezmięsne środy i może plasterek w sobotę. Więc w ten sposób według mnie załatwiliby sprawę o wiele bardziej. Albo podnieść podatki, albo zlikwidować jakąś gałąź działalności gastronomicznej i naprawdę bezmięsne poniedziałki same przyjdą. I dobra wiadomość z Danii. Dzisiaj dużo duńskich informacji jest dobrych, prawda? Słuchajcie, Dania wprowadziła wspomniany przeze mnie tydzień temu podatek od tłuszczu. Była pierwszym na świecie państwem, która coś takiego zrobiła. I to była postępowość, nie? To był po prostu czad. Wszystkie dania, produkty przetworzone, które miały więcej niż 2,3% tłuszczu nasyconych tłuszczów, tak to się nazywa, miały być w ogóle wywalone, opodatkowane itd., itd. Okazało się, że podatki nie Nie, teraz wszyscy wy, którzy negujecie Keynesa, wyobraźcie sobie coś takiego. Ten podatek sprawił, że wzrosły ceny żywności, nawet tej zdrowszej. Nikt nie potrafił tego przewidzieć. I okazało się nagle, że przy droższej żywności bardzo wielu pracowników transportu, różnych tam garmażerek spożywczych, sklepów, targów i tak dalej, że ich miejsca pracy są zagrożone. Czujecie to? Jest niemożliwe, nie? Ministerstwo
będzie też apelować albo po prostu przejdzie do czynów, żeby obciąć tak zwany podatek na cukrach. Czyli też już będzie na przykład słodkie napoje. W ogóle tak naprawdę ta zasada jest uniwersalna, działa w różnych kierunkach. Tą zasadę wprowadzono w październiku 2011. To nie jest tak dawno temu, moi drodzy. To był sam początek drugiego sezonu podcastu Agent Tomasz. Supermarkety już zapowiedziały, że jeśli jak już tylko wprowadzi się tą cofnięcie, ten repeal tego podatku żywnościowego, to obniżą ceny. Dokładnie o proporcje takie, jakie ten podatek te ceny podnosił. To jest dobra wiadomość z Danii, a przed nami trzy ostatnie wejścia w dzisiejszym agencie. Nie ukradłbyś samochodu. Nie ukradłbyś samolotu. Nie ukradłbyś słonia z zoo. Słuchanie Agent Tomasza bez polecania znajomym to kradzież. Po użyciu zapozna się z dowolną osobą w celu przekazania jej namiarów na podcast Agent Tomasz. Facebook Tomasz Agencki. Strona agenttomasz.pl. Możliwe działania uboczne, zmiana poglądów, utrata mocno lewicujących przyjaciół, pogłębione wahania w dniach wyborów, głód wiedzy, ataki śmiechu. Otóż, proszę pana, bon oszczędny, bon taki edukacyjny. To pan zauważy, to jest teraz finansowaniem zapłatą za szkołę. Jak pan by miał bon i przynosił bon do takiej szkoły, to czym mniej uczniów przyjdzie, to mniejsze finansowanie, bo bez tego szkoła się nie sfinansuje. A czym więcej, no to będą duże klasy. Numer 3. Przypominam, że cały czas towarzyszą nam sample dzisiejszego świrusa agentowego. Profesor Jerzy Rzeżyński, poseł PiSu, frontman ekonomiczny tej prawicowej, jakby nie było, partii. Już nie bugaj, już teraz Rzeżyński. Nie bugaj, carem nie bujesz. Dobra. A propos PiSu, to na Gazecie Niezależnej znalazłem, czyli jedynym portalu, który podaje prawdę w internecie, znalazłem taką rozpiskę dotyczącą cen leków. I dobra, to obserwacje są autentyczne, fajne. No co do mogę się nie zgadzać. Pewnie profesor Rzeżyński by się zgodził z tym, co tu jest napisane. Generalnie chodzi o to, że 2 miliardy złotych zaoszczędzi Narodowy Fundusz Zdrowia na tych przycinkach, które rok temu były głośne i o których było głośno wszędzie naokoło, które robił pan, jak on tam się nazywał, Arłukowicz i pani Kopacz. Wyprodukowali taką ustawę, reformę. No i tam chodziło o to generalnie, że mniej leków znajdzie się na tej puli z dofinansowaniem. Większość leków refundowanych według nowych zasad, zamiast stanieć, jak zapewniał Arłukowicz, zdrożało. I to jest obserwacja niezależnej, czyli te leki refundowane zdrożały. I nagle jest, co ci złodzieje, tu się trzeba powtarzać, złodzieje, czas na zmiany, złodzieje, co oni w ogóle robią, że przecież miało być taniej, a jest drożej. Jakim cudem w ogóle, nie? I czekaj, jak to było? Średnio ceny medykamentów ze zniżką poszły w górę o prawie 6 zł. To jest całkiem spora suma. Cierpiący na raka zostawią w apteczkach łącznie 11 milionów złotych więcej niż przed rokiem. Wówczas zapłacili za specyfiki 4 miliony, w tym roku będzie to 15 milionów. No to matematyka się zgadza. Jeszcze więcej wyjmą z portfeli cukrzycy. Łączna kwota wydatków w 2011 to było 305 milionów, teraz będzie to 330 milionów. Ja wiem, że cyfry źle się prezentuje w radiu, bo potrzeba je powtarzać, a jak się powtarza, to się robi nudno. Wydatki na leki na padaczkę wzrosną z 17 do 46 milionów, czyli dwukrotnie. I to są plany wzrastających cen leków. Nie podają tutaj nic na temat tego, że ogromna ilość leków po tym, jak została zdjęta z listy refundowanych, potaniała. Pewnie nie wszystkie leki, ale w bardzo wielu przypadkach tak było. Więc niektóre leki podrożały oczywiście, a niektóre leki potaniały. Jest to bardzo skomplikowana operacja i wytłumaczenie tego, dlaczego leki, które nie są dotowane, tanieją, zajmuje mniej więcej jakieś 30 sekund, więc nie będziemy się tym zajmować w tej audycji. Natomiast co do warunków życia... tu jeszcze był taki specjalista, nazywa się Tomasz Latos. To jest wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia, który mówi o tym, że minister
może nie słuchać opozycji, która o złych skutkach ustawy mówi od dawna, ale mógłby chociaż posłuchać ekspertów. Bardzo mi się to zdanie podoba. Podobnie w dziedzinie ekonomii też mógłby nie słuchać opozycji, tylko posłuchać ekspertów, bo też ci eksperci mówią od dawna już rzeczy, które mogą się nie podobać ani partii rządzącej, ani nie rządzącej. Zresztą tak jak naprawdę, tak jak udowodniliśmy na samym początku tego odcinka, frontman ekonomiczny PiS-u mówi dokładnie to, z czego jeszcze niedawno PiS śmiał się, kiedy te słowa wypowiadał Donald Tusk. Więc nawet jeśli stwierdzimy, że zgadzamy się z treścią zawartą w tych słowach, no coś dziwnego się człowiekowi robi, nie? Jakby jednak te partie są bardzo podobne, jednak sobie to uświadamiamy, że tak, dokładnie prowadzą dokładnie taką samą politykę ekonomiczną i w tym momencie od 2 tygodni co najwyżej się tam trochę targają o to, czy załatwią jakąś jałmużnę z Unii Europejskiej, czy nie załatwią jakiejś jałmużny z Unii Europejskiej, a i tak to wszystko później wydadzą na pakiet klimatyczny, więc kij to trącał. Organizacja Narodów Zjednoczonych jeszcze tak w ramach uzupełniania do tańszych leków, czy droższych leków, zależy jak na to spojrzeć, uznała, że możliwość antykoncepcji, pigułki antykoncepcyjne są prawem niezbywalnym, podstawowym każdego człowieka na świecie. ONZ uznał, że ktoś musi ci zapewnić pigułki. Jesteś kobietą, mężczyzną, antykoncepcja jest prawem. Tylko tu są dwie rzeczy, bo to jest dostęp do antykoncepcji, czyli czy sama antykoncepcja, czy twoi obywatele, współobywatele, sąsiedzi mają składać się na twoje pigułki, czy nie mogą ci zabronić dostępu do antykoncepcji. ONZ nie mówi nic o aborcji, ale zachęca do zwiększenia wydatków na planowane rodziny, uwaga, o kolejne 4,1 miliarda dolarów. To oczywiście zachęca Stany Zjednoczone do tego, żeby wzmocniły wydatki na planowanie rodziny, co miałoby przynieść oszczędności rzędu 11 miliardów na leczenie matek i noworodków w najbiedniejszych państwach. Czyli rozpropagujmy wśród nich antykoncepcję, to ich będzie mniej i nie trzeba ich będzie leczyć, nie? Proste. Tak zwana austriacka szkoła ekonomiczna. No to są myśli pewnej grupy ekonomistów austriackich. Część na przykład Schumpeter, wybitny, wielki ekonomista, który zwrócił uwagę na rolę przedsiębiorcy, jego innowacyjności. Wspaniała rzecz, niezmiernie ważna. Ale część to jest na przykład Hayek, który był bardziej filozofem niż ekonomistą. A ja uważam, że najbardziej ekonomii zaszkodzili filozofowie. Ja wychowywałem się na książkach von Misesa, na książkach Friedricha Hayeka. Donald Tusk podobnie. agenttomasz.pl Numer 2. Parę dni po tym, jak wybory wygrał drugą kadencję, no, dzisiaj dużo mówimy o petycjach. Pojawiła się taka petycja, którą można podpisać, jeśli jest się obywatelem Nowego Jorku, Oregonu, Colorado, New Jersey, Georgii, Florydy, Alabamy, Północnej Karoliny, Kentucky, Mississippi, Indiany, Północnej Dakoty, Luizjany, Teksasu albo Montany. I petycja mówi o tym, że można się rozwieść z Unią, czyli Unią Stanów Zjednoczonych, wydobyć się spod kurateli rządu federalnego i stworzyć sobie osobny rząd. Nie wiem dotychczas, czy jeden, czy nie. Nawet śledzę na Facebooku taką stronkę, którą założyli ci sami panowie, którzy organizują tą petycję. I tu się sytuacja bardzo szybko zmienia, bo tą karteczkę tak naprawdę jeszcze dzisiaj sobie dopiero ją wydrukowałem. Przed chwilą spojrzałem na internet, okazało się, że już sytuacja się zmieniła. Chodzi generalnie o to, że obywatele tych różnych stanów złożyli petycję i musi ją przejrzeć Waszyngton, musi tam zliczyć głosy i dopiero może ją rozważyć i dopiero wtedy ją odrzuci, bo takie jest największe prawdopodobieństwo, prawda? I jeszcze rano nie było tych 25 tysięcy głosów, które są wymagane do tego, żeby administracja prezydencka wzięła to w ogóle tą prośbę pod jakąkolwiek rozwagę. Teraz otworzyłem stronę z wiadomościami, okazuje się, że już mają te 25 tysięcy podpisów i to się okazało, że mieli już od wczoraj, no powiedzmy, dobra. Z pewnym opóźnieniem do mnie doszły te informacje, więc jeśli wysłuchacie tej informacji w sobotę lub w niedzielę, to już w ogóle może być tych podpisów nawet ze 100 tysięcy. No ale nawet gdyby było tych podpisów 100 tysięcy, to nadal jest to bardzo mały procencik ludzi, którzy chcieliby się rzeczywiście oderwać od Stanów Zjednoczonych.
To jest, wiecie, to jest taka sytuacja, co do której ja jeszcze nie mam dokładnie wyrobionego zdania. Secesja jest fajną rzeczą. Jeśli rząd federalny zaczyna być po prostu jakimś... zaczyna być ciężarem, zaczyna bardziej przeszkadzać niż pomagać, no to wiecie, jest coś takiego jak prawo do secesji w Stanach Zjednoczonych i czemu nie? Treść tej deklaracji, akurat tu chodziło o Teksas, brzmi, no, potraficie się domyśleć mniej więcej, jakie tam argumenty padają. Stany Zjednoczone wciąż cierpią trudności ekonomiczne wynikające z tego, że federalny rząd nie ma zamiaru tak naprawdę zreformować lokalnego i zagranicznego wydawania pieniędzy. Nie chce uregulować kosztów lokalnych i zewnętrznych funkcjonowania, prawda? Obywatele Stanów Zjednoczonych cierpią od gigantycznych nadużyć ich praw, takich jak na przykład TSA czy NDAA. Zważywszy, że stan Teksasu zdołał utrzymać zbalansowany budżet i jest 15 największą ekonomią, gospodarką w świecie, jest dla niego rzeczą do przyjęcia wyjść z Unii i za pomocą tego ruchu opiekować się, chronić standard życia swoich obywateli, zapewnić im prawa i wolności w zgodzie z prawdziwymi, oryginalnymi ideami, tymi założycielskimi ideami i przekonaniami naszych ojców założycieli, które to przekonania nie znajdują odbicia w obecnym federalnym rządzie. Tak brzmi ta petycja. Już z tego, co widzę, już jest 25 tysięcy podpisów, więc będzie musiał ją przeczytać Obama i tym razem nie dla śmiechu. Do tej pory mógł ją przeczytać dla śmiechu. No i rzeczywiście tak samo, znowu to wiecie, to już nawet nie ma co powtarzać, że tam na NBC, czy CNN, czy ABC już wystąpił jakiś tam Alec Baldwin i się z tego śmiał. Ten sam Alec Baldwin, który się wybierał do Kanady w przypadku reelekcji George'a Busha w 2004 roku, o czym dzisiaj już wspominałem. To jest w zasadzie bardziej dygresja do tej informacji niż do poprzedniej. Na stronie, na serwisie We the People, prowadzonym przez Biały Dom, jest ta petycja. Przoduje Teksas, wiadomo. To jest może bardzo fajne miejsce do zamieszkania w którymś momencie. Może stamtąd powinien agent nadawać. Tak sobie myślałem. Tak, nie, no serio, bo czasami człowiek mówi, kurczę, co ja robię w Europie tak na dobrą sprawę, nie? Człowiek siedzi w Europie i nie stać go na przylot do Polski, przynajmniej nie tak często, jakby chciał, to może lepiej siedzieć albo w Polsce od razu i nie narzekać, że ci nie stać na wyjazd do Polski, albo przeprowadzić się gdzieś, gdzie możesz zarobić konkretne pieniądze i cię będzie stać na przelot do Polski, nawet jeśli on będzie dużo droższy. No ale to jest taka, wiecie, zamknięta logika. Więc póki co informacja numer dwa dotyczy tego, że są Stany Zjednoczone, które chcą się odłączyć. Jaja sobie z nich straszne robią lewicowi dziennikarze i jeszcze póki co, tak jak mówię, nawet jeśli będzie tego 10 razy więcej przez następny tydzień, to nadal będzie to bardzo malutki procencik obywateli Stanów Zjednoczonych, którzy chcieliby się odłączyć. Może taki projekt można byłoby zrobić w Polsce, rzeczywiście. Gdzieś czytałem ostatnio na Facebooku, przyznam szczerze, nie wiem, kto jest autorem tej informacji, bo przeczytałem to parę dni temu, tylko rzuciłem okiem. Nie utkwiło mi, skąd ta informacja się bierze, ale był taki pomysł, czy komentarz, zobaczyłem, że można by wyprosić u rządu jakiś najgorszy kawałek ziemi w najbiedniejszej dzielnicy, okolicy, gdzieś na koniec Lubelszczyzny, Zamojszczyzny, wybrać jakiś taki najmniej obiecujący teren, który by nikomu nie przeszkadzał i tam założyć niepodległe państewko. No dobra, można powiedzieć jasne, nie? Uduchowiony pomysł młodych hippisów, w ogóle niedoszłych libertarian. Ale w sumie w ramach testu, wiecie, fajnie by było, gdyby komuniści tak testowali swoje idee, nie? Bo oni zazwyczaj lubią natychmiast przetestować je w kraju, w którym mieszka 600 milionów ludzi. Tak, o, ciuch. Mają wrażenie, że na małych społecznościach komunizm nie zadziała. To musi być od razu cały świat. Wtedy dopiero będzie radość. Ale może jednak powinni testować to na małych społecznościach i może w ogóle testowanie ideologii na małych społecznościach to nie jest taki zły pomysł. I może taka secesja. Nie wiem, czy w tym przypadku się to uda, ale generalnie sam pomysł jest bardzo, bardzo cieplutki.
Gdyby padły banki, to wszyscy, którzy mają włożone pieniądze w tych bankach, tracą swoje oszczędności. Jednocześnie nie ma źródeł kredytowania, prawda? Te pieniądze się rozpływają, znikają. Trzeba podtrzymać banki, żeby podtrzymać ich zdolność do dalszego kredytowania gospodarki. Pomijam złożone problemy związane ze strukturą tego całego systemu bankowego, ich funkcjonowaniem, to co zrobiono z deregulacją systemu finansowego i bankowego, bo to jest głównie w gruncie rzeczy źródło kryzysu. Numer 1. Ostatnim wydarzeniem poruszonym w dzisiejszym agencie nie jest rzecz przeczytana z karteczki, nie jest rzecz przeczytana z ekranu monitora komputerowego, nie jest podana przez państwową agencję prasową Fox News czy Gazetę Wyborczą. Co pewnie już do większości stałych słuchaczy tego programu dotarło, najprawdopodobniej nie zobaczymy już na mównicy Kongresu Stanach Zjednoczonych Rona Paula. Jest to ostatni odcinek agenta, w którym mówimy o Ronie Paulu, który jest kongresmenem, politykiem. Możliwe, że doczekamy się nowej książki, bo on zdaje się tam 30 tysięcy lat temu napisał jakąś jedną książkę i chyba ona nawet pojawiła się w Polsce. To bardzo miło. Ja nie czytałem tej książki, od razu wam mówię, ale może dowiemy się czegoś nowego, chociaż raczej Ron Paul należał do tych polityków, którzy od 30 lat mówili dokładnie to samo i zawsze to samo. No cóż, przez ostatnie 30 lat nie zmieniła się konstytucja Stanów Zjednoczonych, więc trudno, żeby mówił co innego. A Ron Paul, czyli Dr. No, zawsze głosujący zgodnie z konstytucją i nigdy nie głosujący za czymś, co jest przeciwko konstytucji, należał do tych gości, którzy zdania nie zmieniali, no bo cóż, no widocznie byli konserwatywnymi. Pod tym względem był konserwatywny, można tak powiedzieć. Ja wiem, że słuchacze tego podcastu mają podzielone opinie co do Rona Paula. Niektórzy mówią, że jest bardzo złym pomysłem wycofanie wojsk z całego świata natychmiast i sprowadzenie wszystkich oddziałów do Ameryki. No wiadomo, no pewnie Putin by się ucieszył z tego bardzo. Tak czy inaczej, Ron Paul na dzień dzisiejszy, bo jeszcze jest w parlamencie, można powiedzieć, za tydzień już go nie będzie, to był jedyny człowiek, który mówił o prawdziwym pieniądzu. On mówił o wydatkach republikanów. On sam przecież, jakby nie było, startuje z partii republikańskiej. To był człowiek, który mówił o wydatkach republikanów, kiedy był George Bush prezydentem i kiedy republikanie nie byli za bardzo zainteresowani tym, żeby mówić o tym, że może być coś nie halo. To był człowiek, który krytykował wszystkie bailouty w momencie, w którym jeszcze o nich rozmawiano. Można się z wieloma rzeczami nie zgadzać, ale odchodzi w tym momencie polityk, który chyba jest ostatnim, jedynym głosem za promującym tak naprawdę, jedyny ostatni adwokat standardu złota. Ja nie wiem, jak wygląda to w przypadku jego syna, który jest też dosyć kumatym gościem, Rand Paul z kolei. No trochę wygląda jak szaleniec, ale cóż, Amerykanie tak mają, że bardzo często wyglądają jak świrnięci. Rand wygląda trochę jak świrnięty, ale no tam sensownie się wyrażał kilka razy. Zresztą parę razy już był przytaczany na łamach tego właśnie podcastu. No i teraz dziwna sytuacja, bo mówimy o już zaawansowanym wiekowo polityku, który raz dostawał się do parlamentu, potem przegrywał, potem znowu się dostawał do parlamentu, potem przegrywał, co jest też dosyć oryginalne, jeśli chodzi o polityków w Stanach Zjednoczonych, bo tam razem raczej, jak się ktoś na przykład nazywa Kennedy, to siedzi w parlamencie czy w Senacie 40 lat i jest niezagrożony. Reelekcję ma praktycznie w banku, a Ron Paul był gościem, który raz potrafił sobie zrobić przerwę, nie dostać się do parlamentu, startował do Senatu, nie dostał się, potem startował, dostał się z powrotem, wiecie, przychodził i wychodził. No i w tym momencie już odchodzi na emeryturę, odchodzi już na dobre. I cóż, no nie żegnamy się z Ronem Paulem, wiecie, to nie jest tak, że miał mieć przesłuchanie w sprawie Olewnika i postanowił się powiesić w celi w więzieniu. Nie zginął w jakimś wypadku samochodowym, co do którego są podejrzenia, że był zamachem na jego życie, bo coś wiedział. Po prostu sobie odchodzi na emeryturę. Spokojna, nieemocjonująca, senna wiadomość na koniec tego odcinka.
There are more people on the street today without homes, without medical care since we've been in the business of welfare. So if we want to eliminate most of the people who are in need, you have a free market system. But the question is still legitimate because there'll still be some people who will have need. Our answer to that is it has to be taken care of through voluntary means, never through coercion, never through force. Tak więc specjalnego pożegnania Rona Paula nie robimy. Myślę, że można puścić jakąś pioseneczkę na koniec tego agenta z kategorii piosenek o Ronie Paulu, bo to chyba był, to był jedyny polityk Partii Republikańskiej, który miał taką popularność wśród młodych. Dobra, wiemy, że on miał dużo, on przejmował dużo cech z demokratów, więc nie wracajmy do tego tak naprawdę. Jest ten koleś ewenementem. Domyślamy się, że na pewno ma swoje za paznokciami, bo nie można być 12 lat w parlamencie i nie mieć za paznokciami, ale dobra, wiecie, wiem, że tego typu komentarze mogą się pojawiać i bardzo bym prosił, żebyście nie... Albo dobra, róbcie co chcecie tak naprawdę, ale według mnie zostawianie komentarzy, czy Ron Paul był dobry, czy zły, bo chciał cofnąć wojska, może powinien zostawić wojska, to w tym momencie jest troszeczkę bez sensu, niezależnie od tego, czy chciał, czy nie, nie miał za wiele do powiedzenia. Nielubiany był tak samo przez demokratów, jak i republikanów. Demokraci mówili, że głos na Rona Paula w 2008 roku to jest głos na Johna McCaina, a republikanie mówili, że głos na Rona Paula to jest głos na Baracka Obamę, więc w sumie jest porówno, powiedzmy, ale mówił bardzo sensowne rzeczy i myślę, że swoją osobą przyciągnął wielu gości, wielu studencików, którzy są potencjalnie pod kapeluszem i pod gdzieś falą wpływów demokratów, są pod falą wpływów właśnie takich ludzi jak dzisiejszy nasz profesor z PiS-u, dzisiejszy świrus agentowy, są pod falą wpływów właśnie takiej ideologii. Myślę, że bardzo wielu studentów dzięki temu, że poznało Rona Paula, nie założyło koszulki z Che Guevarą, a to jest już dużo i za to Ronowi Paulowi możemy podziękować. Ja dziękuję Wam bardzo za spędzony dzisiejszy czas. Tak jak uprzedzałem wcześniej, za tydzień słyszymy się, ale w innej formie. Za tydzień puszczę Wam coś z taśmy, to znaczy nie będę ja, nie będzie podsumowania tygodnia, będzie materiał taki prezentowy, który uważam, że ma sens odnośnie dzisiejszych czasów. Będzie to kawałek książki przeczytany przeze mnie. Wszystkiego dowiecie się za tydzień. Dokładnie tu, gdzie jesteście, tu włączcie się za tydzień. Nastrojcie swoje podcastowe odbiorniki. A zapraszam Was przede wszystkim, zależnie od tego, gdzie, jak dociera do Was agent, zapraszam Was na stronę agentomasz.pl. Jeśli macie jakieś pytanie, propozycje, bardzo często zdarza się, że informacje przesyłane przez Was trafiają ostatecznie do agenta albo zasilają, są częścią tego programu, to piszcie radio@agentomasz.pl z jednym T w środku, agent, jak miasteczko w Alpach, Tomasz, jak jeden z apostołów. If we had the proper rule of government, believe me, if we just, you know, basically followed the Constitution, we wouldn't even have to have an income tax. We would live within our means and we wouldn't be able to print money and we wouldn't be able to borrow like we do. I zgodnie z obietnicą, ostatnia piosenka na dzisiejszej liście przebojów poleci z płyty muzycy dla Rona Paula. Ostatnia taka okazja, moi drodzy, więc nawet jeśli nie lubicie Rona Paula, to cóż, mam nadzieję, że Was tym nie zdenerwuje za bardzo. Moi drodzy, do usłyszenia w takim razie wkrótce. Agent Tomasz. No w pewnych sytuacjach kryzysu trzeba stymulować popyt. Niemcy w sytuacji, kiedy był ten kryzys i spadł popyt na samochody, stymulowali popyt, nakłaniając Niemców do tego, żeby kupowali swoje samochody, prawda? A pozbywali się starych samochodów. A myśmy oczywiście kupowali te stare samochody, zamiast pobudzać produkcję swoich własnych samochodów. You wanna keep your guns? You wanna protect the First Amendment? Then vote Ron Paul. Yo, it's the Ron Paul Revolution. We got the resolution, so join the movement. We always recruiting, 'cause you know the more people, the more the improvement. And Rudy, you'll lose it. The rest, man, we keep bringing them back, yo. The rest come alone, but we coming in packs, yo. Whites, Asians, Latins, and blacks, yo. And we bringing the mad, yo, in the media mad, yo. And we the people reserve the right to end the Federal Reserve tonight. I know you heard of the site, so you can click the YouTube and observe the hype. So why they wanna see us surrender? Remember, money talks and they had a lot to say on the 5th of November. $4,380,000 in 24 hours.
to know. Ain't gonna hope, but you're gonna vote. To know. Ain't gonna hope, but you're gonna vote. Yo, Ronnie don't want it with. Yo, Rudy don't want it with. But the people are rooting for. Obama don't want it with. Hillary don't want it with. McCain don't want it with. But the people are rooting for. Cause he the only one telling the truth, so. Everywhere we go, we raising the roof, yo. Pop a bottle, puffin' L in the booth. And we more than the internet, we showing the proof. And he got Mitt mad, can't handle the beatin'. That even Mitt gotta admit the cheatin'. Cause the camera was peeped him. Must have thought the revolution was sleepin'. You should be to know. Are looking like an ass. You know Paul here to clean up DC and all the trash. We need to get away from Iran and out of Iraq. And Paul the only one that won't deny that. Disagree, then you blind as a bat. Won't you turn off the TV and line up the facts? This is just war propaganda. To know, ain't gonna hope, but you're gonna vote. To know, ain't gonna hope, but you're gonna vote. O'Reilly don't want it with. Glenn Beck don't want it with. But the people are rooting for. Yeah, Hannity don't want it with. Bernanke don't want it with. But the people are rooting for. Yeah, big up to the Ron Paul revolution. All the meetup groups across the country. Making signs, protesting, marching. Standing up for the Ron Paul revolution. Catching Rudy everywhere he goes. Yeah, big up to WeAreChange.org. We are Change VA all day. Yeah, if you're tired of the IRS robbing you every year and the CIA torturing people, man, somebody being tortured right now as we speak, son, right now. Yo, the Federal Reserve bringing our dollar down, turning us to a third world country. Now vote Ron Paul if you're tired of all that. Yeah, see, I used to be on the Obama train till I realized it was off track, feel me? Yeah, we gotta bring this hip-hop to this revolution. See, we trying to save hip-hop, but we gotta save our country first. We gotta be free to save hip-hop. So grab your guitars, grab your beat machines, your keyboards, your mics. Yo, spit it for the revolution. Szkoła austriacka jest też pewną iluzją ekonomiczną. Proszę Państwa, można powiedzieć, że nic dodać, nic ująć.